Mogą być lagi na sekundkę, ale to się nie przejmujcie, bo to jest chwilowe. Partiatik! Live! Yeah, boy! Ja wiem, że gryfa się da oswoić łapkami, ale królika to jest ciężkie. Do zdobycia łapki, jakoś się dropiłem, jak kiedyś graliśmy. Dobra, głośność! Czy nie? Bok. Dobra, co my robiliśmy? Muszę najpierw ekwipunek, widzę, opróżnić. Nie pamiętam, co my robiliśmy ostatnio. Chyba skopa... A, no tak, my mamy prawie 30 level. Zastanawiam się, czy... Chyba zrobimy tak, że przed bossem pójdziemy na kopalnię i sobie dobijemy 30 level, żeby zakonąć kill off. I na bosika potem. Ok. Ok, jump. Dobra. A czekaj, nie miałem diamentów? O, ja pieprzę! 23 diamenty? Ez? Trochę dużo. Dobra, co jest do wypieprzenia? Tarcza do założenia jest, pochodnie do noszenia. Co jest do wypieprzenia? Więc tak, ile mam kamienia? Mogę schować tutaj to. To wypieprzam. Czekaj, Ctrl Q, tak. Pyk, pyk, zrobię sobie z tego bloki redstone. Nie wiem, czy to mi się kiedyś przyda za bardzo. Może redstone jest w RLC potrzebny, to go na razie nie wypieprzam jeszcze z ekwipunku. Z tego sobie zrobię... Jak to się robiło, tak? Tak. No, to nam brakuje tylko paru, więc zaraz będziemy mieli. Odpaliłem dzisiaj tego RLC i było tyle rzeczy do zrobienia, że nie wiedziałem, co zrobić i wyszedłem z gry. No i dobrze, słuchaj. Teraz dzięki temu możesz u mnie pooglądać i się dobrze bawić, jest? To lepsze. I odpowiadać mi, pokcząp. Dobra, czekaj, gdzie węgiel? Ile węgla? Ja pierdzielę. Ej, da się bloki węgla palić w piecu, czy nie? Czy lepiej bloki węgla wpieprzyć do pieca, czy nie? Ta? A, no dobra, no to będę blokami węgla palił, ale czekajcie, bo ja jeszcze tu mam... O! Dobra, mamy 27 level już na książce, to tylko 3 levele do nabicia i możemy iść na bossa. Strasznie duża gówna tu mam. Co to jest? A, to jest łopata! O Jezu, już myślałem, że mamy kill off 7-4-4, ale niestety mamy tylko ten 3-2-3. No ale to nic, i tak nie jest zły. Tu jest gównem ten rapier, tego wypieprzę. To sobie zostawię. Mamy dwa wiadra i tu jeszcze jedno. To jest chyba po nic. Za bardzo nie wiem, po co niektóre rzeczy mam w tej kufrze. To sobie wezmę ze sobą. Czekaj, co ja tu miałem? Z tego miałem zdjąć enchant na pewno. Advanced Sharpness. Bierz swojego psa na plecy, jakiego? A co, ktoś kupił za milion punktów? A nie, bierze! Jezu, już myślałem, że ktoś kupił to. Bierze, a dobra, dobra. Nie, 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 spokojnie. To biorę ze sobą, to idę pieprzę do pieca. Czemu ja to mam dalej wykwipunku? Czekajcie, mamy jedzenie w ogóle? Ty, mamy mało jedzenia. Może sobie pousmażamy, co? Co to jest? Które to jest? To, tak. To odłożę. I teraz tak, co ja tu mam do schowania? A więc tak, to... To schowa... Ej, mamy te, duże oczy. Na boss, na smoka, pokcząp. To do śmieci. Stąd zostawię, bo to jest czasem przydatne. To jest ta szabla, którą używaliśmy. No i na razie... O! My mamy te! Serce se robimy! Ja pieprzę! Pokczam! Mamy tyle. Czyli tu dwa przybędą prawdopodobnie. Ty szmato. No! Po cztery na wszystkim mamy, jest? Pokczam.
Nice, nice. To ja sobie wezmę na wszelki, bo tam w czasie jakby kopania i tak dalej może to nam wypadnie, więc od razu sobie to zrobimy, nie? Zamiast niepotrzebnie to nosić. Dobra, to schowam. Nie wiem, czy to wypieprzyć, wypieprzam to. Ja to mogę używać? Ty na mnie... Ty poczekaj! Na Axa się da założyć Sharpness? Ty on ma 10,5 AD. Jak dużo! Ja pierdzielę, Boże! Ty bardzo dużo tego AD ma ten. Czekajcie, tu jest jeszcze jedno? A nie, bo ja to odłożyłem jak debil. Dobra, powypieprzam dalej rzeczy, a więc to wywalam. To sobie tu zostawię. Nie wiem, czy to nie odłożyć. Na razie odłożę. To do przetopienia. To było na co? Aha, dobra, to sobie wezmę. Bo to mogę chyba dać na kilo. Do tego, do dupy tych specjalnych itemów. Dobra, te powypieprzam, bo te useless są itemy. To schowam. Teraz tak, odłóżmy te oczy. Czemu ten lapis jest też tutaj? To odłożę tu. Czekajcie, zróbmy z... Kurde, zabierz to! Zróbmy te bloki lapisu, co? Żeby slotów to mniej zajmowało, bo się dało coś takiego. Dobra, wypieprzę, śmieciu. Zrób unenchant table i przenieś te enchanty na inny miecz. W sensie, w sumie lesser sharpness 5 mógłbym przenieść, no. Zamiast tego advanced sharpness 1. I bym sobie to przeniósł na diamentowy. A potem jak będzie z kości smoka, advanced dużo daje? No ale to jest 5. W sensie, no nie wiem, ile, co daje więcej, trzeba by sprawdzić. Trzeba by sprawdzić, co daje więcej tak naprawdę. Dobra, wypieprzam to, wypieprzam to. To do pieca jeszcze dorzucę. To jest iron? Tak. Dobra, dobra, dobra. Już końcówka tych układania pieprzonego. Trochę to zajmuje. No ale no co, przydałby się jakiś większy magazyn, żeby to szybciej układać. Czym się pewnie będziemy musieli zająć po bosiku. Bo jak za każdym razem trzeba będzie tyle czasu układać te itemy, to ja szału dostanę. Dobra, wypieprzam tej gówna. Zrobi się jakieś skrzynie na bloki, skrzynie na jakieś itemy i tak dalej. Wiesz o co chodzi, żeby to szybciej szło. Mięsko sobie przy ten obsydian, nie wiem po co jest jeszcze obsydian. Dobra, to wywalę, to zostawię, wywalę. Wypieprzaj. To wypieprzę. Tu chyba miałem te. Tak. Jak to się nazywało? Emerald. No dobra, to tyle. Możemy jeszcze kości odłożyć i strzały, bo tego i tak nie używamy. Nie wiem, czy będziemy używać. No. Teraz tak. Patyczki schowajmy. Tylko 6. Ale chyba wystarczy, bo już diamentowy kilof będzie do końca. Mam 2 T, to sobie jedno schowam do skrzyni na zapas, jedno sobie schowam do plecaka. Czemu ja tego emeralda nie schowałem? Śmiecia. No. Dobra. Akurat się noc robi, to pójdziemy spać, żeby się uleczyć i wypieprzamy do kopalni, dobijemy 30 level i będzie. No, zrobimy sobie potem, no bo dużo czasu zajmuje to układanie tych itemów przez to, że nie wiem gdzie co jest, a jak pierwsze do dwóch skrzyń ten sam item, to jakby wiecie, no niepotrzebnie sloty marnuje. Na przykład tu mam obsydian w dupę i tu mam obsydian jak idiota. O to mi chodzi, rozumiesz? Tu mam tamto, tam mam też to, ja pierdzielę w dupę, wypieprzaj z tą butelką, dawaj te bandaże, dawaj ten plaster. Schowam to, tego mam dużo. To zostawię. To będziemy musieli użyć, bo to lifesteala daje. Mam nadzieję, że bossa w ogóle pokonamy. Bo to nie jest pewne tak naprawdę. Ale liczę, że się uda.
Ile razy się wywróciłem? Nie wiem, chyba 6 razy. Ale dziwne to mięso. Dobra. Full HP, dobra. Tu mamy jakieś temy. Możemy wyruszyć. Jeszcze w sumie bym odłożył to i to, jeżeli da radę. Tak. Patrzysz, coś jeszcze sensownie byłoby zabrać. I wiem, co byłoby sensownie zabrać. A raczej nie widzę tego w dupę. Gdzie jest drewno? Aha, dobra. To musimy porąbać trochę drewienka. Na wszelki wypadek. Pyk, pyk, pyk. A w sumie? Mogę poużywać na razie tamten. A mam dwa różne. O! O ja pieprzę, dobra, jednak ok. Jednak wszystko jest gitara. Nawet nie wiedziałem, że mam i tak OP item. Po co mi łódka w skrzynce? Ja ją wcześniej zrobiłem już. No i co? Leży sobie i czeka, aż kiedy się użyjemy. O, mamy chyba 30 level. Nie, 27. Kurde, co to jest? Dobra, odłożę to. Pójdźmy porąbać drewienko chwilkę, żeby mieć na pochodnie. Zrobimy sobie parę pochodni i idziemy do kopalni dobić 30. I boss. Woda, teraz się napiję. Wezmę tak już, no. O! Dupa. Mam koronę, więc woda mi zadaje DMG. Dobra. Zobaczmy, jak szybko tym zetnę, jak jest zenchantowane. A nie, to jest zenchantowane na szybkość. No nie wiem, czy to się liczy, że drewno jak bije. Chyba tak. W sensie nie enchant, tylko ten upgrade. Co to za jakaś buława koło bandaży? Która? Gdzie? To? To jest plaster. O to ci chodziło? To są plastry, a nie buława. No mogę tak zrobić niby kolorowe, ale... Gdzie patyki? Ile patyków mamy? Dwa tylko dropnęły? Ale gówno. Ptaka mogę oswoić? Kieł ptaka. Czekajcie, porąbę tą. Ile to jest? 15 starczy. Ty, czy my nie możemy zrobić tej piły? Możemy! To zróbmy ją. Będziemy... O kurde. A już luj. Będziemy szybciej tego, deski sobie robić, patyki sobie robić, bo przecież to 100 lat trwa, tak to. O. I teraz! Te, a da się tak? O kurde, nie wiedziałem, zawsze tak robiłem. Ale jak głupi w dupę. Ole patyków! Dobra, patyki już w gierce się raczej nie skończą. Ez. Dobra, wypijam to drewno. Ty, już drewno mi niepotrzebne w grze, skoro tak mogę robić. Zrobię parę pochodni i wypijam do kopalni. Mamy na szczęście ten lepszy kill-off, także długo nie będziemy w kopalni, myślę. Myślę, że chwilkę będziemy tylko, żeby nabić 30 level. A może akurat coś się useful znajdzie też, co byłoby spoko. Tak zrobię, tak zrobię. Jedzonko. Tu jest to na life steal, to na bossa dopiero będę używał. To tak. O! Dawaj! Sprawdzian. Ej, spróbuję go tym, zobaczymy ile to zada. No szmato, mi zniszczyłeś zbiory. Ty, tym się da oswoić tego gryfa, jeżeli to jest tak jak tu jest napisane?
Jaki smak yerby polecam? Miętowy, kurupi. Tak się nazywa ta yerba. A rodzaj tej yerby miętowy. Nie wiem, czy mi odpowiedziałeś, bo zaciął mi stream. A co jest na pasku na lewo od bandaży? A to! Pa! To jest kilof. Kilof to jest. Zaraz ci pokażę, co to w dupę jest. Tylko daj mi kawałek przejść. Gdzie my tu kopaliśmy? Tu? Ta, tu jest ta nowa trasa. My tu jak... A nie. O, lag? Wszystko działa? Działa, działa. Tutaj wczoraj, znaczy wczoraj, kiedy my graliśmy w RLC? 3 dni temu chyba. Bo był jeden dzień chyba przerwy. Przed fejmem MMA. Tak mi się wydaje, ale nie pamiętam. Tu jeszcze bloki leżą. Tu by się przydało oświetlić, bo się jakieś gówno zrespi. O, nie zobaczyłem tego. Liczę nadal, że golem wypadnie węglowy, tak jak ostatnio na streamie, ponieważ golem węglowy da nam, wiecie co, łapkę, dzięki której zrobimy jeszcze lepszy kill off niż ten. Ja pierdzielę, jak się zlękłem. Ja już obsrany. Woda, a dobra, już, już. Ogólnie mamy taki enchant do zrobienia, nie wiem czy wszyscy wiedzą, to powiem. Dlatego chcę 30 level dobić. Jest enchant na RL Craftcie, że z każdej rudy w grze, nieważne jaką bijesz, może wypaść diament. I mamy na najwyższym levelu ten enchant do zrobienia. Na 30 levelu, także... No nie będzie już problemu z diamentami raczej do końca gry. Rączkę dał, czy nie? Oczywiście, że w dupę nie śmieć. Aż nic nie widzę na oczy. Muszę koronę zjąć, żeby się napić. O! Kamienie co HP dają, pokczam. Czekajcie, dał tą pieprzoną koronę? A czy tę łapkę? Nie. Ty, mam chyba 30 level. Tupa 28? Ale mało expa leci na tym. Ty się... Co?! Ale że dwa razy z rzędu? Ty, nie było jeszcze czegoś takiego. Ja pieprzę! Jak to możliwe? Chyba mocno chcą łapkę dać. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Dobra, wyleczę się trochę, co? Bo trochę mnie zbili. Dlaczego biję tego moba kill-offem? Bo w niego DMG większe jest od kill-offa, bo on jest z rudy. Dlatego w niego DMG wchodzi większe. Mieczem go biję dłużej. Ok. A masz rację, Kusiku, dzięki za przypomnienie. To jak nic, tutaj są diamenty w tej ścianie, to ja chyba parę razy uderzę, co? Dla widzów. Dobra, dla widzów parę uderzeń w ścianę. A, ten kill off tak kopię, patrzcie, co nie wiecie. Fajne? Chyba pokczą. Dobra, idziemy w tą stronę. W dupę nic już nie widzę. O! No fajny, co? Pytam się, czy fajny tylko widzów. O kurde, ale węgla tam było. No nie, no już chyba w końcu ten 30 będzie, jak tyle zniszczyliśmy. To się znowu 6 level. 29, ja pierdziele. Jak trzymają, ile mogą. Nas w tej jaskini pieprzonej.
No nic, no nic. Ile trzeba defa na diamentowe zbroje? Jak to się nazywało? Czekaj. Armor. 16. Ja pierdziele, to nie nabijemy tego teraz. O lun, leja. Ile w dupę tych gówien tu jest? Ja pierdzielę, ile bossów naraz. I tylko piąty level. W dupę szmaciarstwo. Nadal brakuje. Ale zbili, ale już coraz lepiej idzie. Oro, co? Zastanawiam się, ale nie. Znaczy, zastanawiam się, czy przed bossem nie warto by było dobić właśnie diamentowej zbroi. Ale ile by to trwało? Ej, niedużo brakuje w sumie. Może by teraz przyraszować. Nie, poczekajcie, a może by zrobić tak. Może by zrobić tak, właśnie. Żeby wrócić, zaklnąć, bo to tylko będzie kosztowało 3 levele. Wrócić z tym enchantem, wydobyć sobie free diamentów, bo nie mam nawet chyba na zbroję całą. I wtedy będzie najlepiej. Wydaje mi się, że nawet lepiej niż teraz. To zostawię w sumie to. Anuluj. Węgla jest w luj. To jest taki rudy węgla, gdzie jest tu ze 20 węgla obok siebie, wiecie o co chodzi. To będzie, no nie wiem, jest szansa, że kilka diamentów wypadnie, także no bylibyśmy już do przodu. Ile secik zbroi kosztuje? 20 parę, co? Z tego co ja pamiętam. Więc nie wiem, czy mnie stać nawet. Ja mam 23 diamenty w bazie. A, to 24. No, to nie stać. Po co tyle w Magic? Za pierwszym podejściem chyba tak nie dawałeś? Czekaj, poczekaj, poczekaj, pokaż mi. Nie, poczekaj, Magic 12 chyba wymagają Chantable. No, to dawałem. Ja nawet miałem więcej, bo ja miałem ten do zdejmowania enchantów, on wymaga 20. Czyli jeszcze więcej. Co jest? Czy Wizaga? Nie, dzisiaj prawdopodobnie liga będzie po RLC, ale zobaczymy jeszcze. Kurde, jest! Łapka? Łapkę dał? Dał śmatu, nie dał! Pieprzony w dupę! No co za śmieć! Da kiedyś tą rączkę, czy nie? Dupę zbieram na ten kill off i zbieram, śmieć nie może dać. Rozumiesz to? No drugi? Jest! 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 Co? 3, 2, 5? Ale to i tak lepsze, bo nasze kopie 2 do... Nie, nasze kopie 3 do przodu. A to będzie kopie 5 do przodu, czyli 2 lepiej, jest? Pokczam. Ale my kiedyś mieliśmy na drugim levelu tą rączkę, bo też może wypaść i ona wtedy kopie chyba jeszcze lepiej. A, dobra, wracamy już. Nawet 30... Ej, to mamy 6 leveli. Co ty pieprzysz? Dobra, bijcie się, ja skorzystam. Dobra, plecy ci zaraz robię. Co jest, że tyle golemów dzisiaj leci? Dobra, wiecie co? Zostawię te węgiel. Z tego sobie wydobędę diamenty. Wracamy. Wrócimy tu zaraz. Wiesz, że endermany to ziomy przez... A racja! Ode mnie nie atakują endermany jak mam koronę. Nawet jak ich leję. Zapomniałem. O kurde, dobrze przypomnieliście. Ta, oni mi nawet pomagają. Jestem królem endermanów, ez?
Reżyser życia się zdenerwował i golemy na mnie napuszcza? To w miarę realne. dobrze, idę? Dobrze, bo tu są piece. Dobra, słuchajcie. Robimy tak. Enchant, diamentową zbroję i... I co? I główny boss. Znaczy główny. Boss zwierzy po prostu. I to nie najtrudniejsze, nawet z tych, co są dostępne. Aleluj. Coś tam pływało, ale nie wiem co. Coś mi pod chatą siedzi. A nie, to w wodzie chyba. A w ogóle my mamy protection do zenchantowania z książki. Ale ja nie wiem, czy tego nie zostawię na dupę, na wiecie co? Na następną zbroję podiamentowej. Bo trochę mi szkoda tego na diamentową. Bo tamta jest dużo, dużo lepsza. Kiedy zagram z tobą w szachy? No nie wiem, nie wiem, nie planuję w szachy żadne napieprzania. Ej, zróbmy sobie to! Czekajcie. O ja pieprzę. Czy ja na dole nie zostawiłem tego itemu? Gdzie on jest? Ten stół? Ja go na dole zostawiłem chyba, tak mi się wydaje. Ty był tam przy tych piecach? Ten item? Bo nie pamiętam, gdzie ja go zostawiłem. Nie, poczekaj, on tu nie jest? Tu jest! Patrzcie to. Pyk! Ed? Cofamy sobie. I teraz tak. To jest to, co... A, w ogóle drugi raz to wypadło. Ale do tego trzeba innej rzeczy. Gdzie jest to gówno, bo ja ślepy. Gdzie jest to gówno pieprzone? Ja to odłożyłem? A, tu jest. Do tego trzeba było inną rzecz. Zobaczcie, to nie wchodzi. Tu trzeba zamienić to chyba na... Daj trochę żelaza i patyków. Co on odpieprze? Weź wypieprz jedno. Daj patyczki. I teraz tak, patrzcie. Tu żelazo chyba było. Czekaj, jak to się robiło? O. I teraz odłóżmy te gówna. Czekaj, gdzie ja to? Tupę mam. Dobrze jest? Dobrze. I to. Ej, co jest? To nie wchodziło tu? Ej, co jest? Aha, dobra, muszę mieć innego tego. Ej, to chyba dobre jest z tych patyków po prostu. Tak mi się wydaje, wiecie? Też blade? To jak to się robiło? Jak to się robiło w dupę? Bo nie pamiętam. Może tak? Nie. Iron Rod? No ale tu jest Iron Rod. Iron Rod to jest podstawa. Tutaj muszę mieć coś innego. Tylko nie pamiętam co. W dupę. Bo to nie jest to. Bo to jest to samo co to. Co to, o. Tak jak wcześniej, tylko że po środku drewniany. I na górze, i na dole iron. Czekaj, w sensie to? A, rzeczywiście! Dzięki, mądry widzo. Nie no, jak widzowie mądrzy są. Dobra, to wypieprzam. To gówno. Ta, rzeczywiście. Dobra, mamy to. Patrzcie, tak to wygląda, gówno. Taka dzida. No.
Witam ciebie, Avansis. Pomocy, jak się usuwa dedy z tej mapy, bo mam taką samą i nie wiem. Klikasz sobie waypoints i remove dedzik. Na przykład tu mam deda. Teraz tego klikam. O, pyk. Nie ma go. Jest. Dobra. Co ja muszę wypieprzyć? Muszę zrobić tak, bo już mam zapieprzony ekwipunek, jak zwykle. Dobra, po bosie robimy sobie jakiś skład zapasów, bo non-stop jest zapełniony. To sobie zostawię jedno, drugie mi... A, to ja drugie już wypieprzyłem. Kości, wypieprzej, wypieprzej. To zostawiam, schowaj to, wypieprzej. A to zostawiam. Coś jeszcze? Po ile się te oczy stakują? Nie, to są perły, nie oczy. Dobra, gituwa jest. Gdzie węgiel? Okay. I co tu mam? Tutaj jest w miarę okej, okay. Tu jeszcze nie muszę czyścić. Raczej z bossa aż taki lód nie będzie, żebym musiał coś usuwać. A najwyżej coś po prostu wypieprzę tam. Ile deadów? Około 6, coś takiego. Napij się wody, zaraz się napiję. Dobra, idziemy zakląć. Najpierw nowy kilo zrobię. Przez zaklęcie. Nie, ja mam przy sobie chyba diament. Nie, gdzie jest dupa? A, tutaj. Trzy diamenty, pałki. Też, tak, tak, tak. Dobra, i teraz tak, zobaczcie. Trzydziesty pierwszy. Dupa, 31 level. Kurde, lapis, ty szmatą. Przyniosę tu lapis, będzie szybciej. Zawsze, no dlatego rozumiesz. To wszystko tak popieprzone, że nie ogarniam nic. Rozumiesz? Trzeba zrobić w dupę pieprzony skład zapasów. Nawet mały. Ale żeby był. To się tak robi, tak? Dobra, i teraz tak. Kill off, to i mamy ten enchant, który daje, że z każdej rudy leci diamencik. A raczej jest duża szansa, nie wiem jak duża, ale spora. Kurde, nic poza tym? Ale gówno pieprzone, ty. Flinging, co to za gówno? Flinging 2. Wypieprza przeciwnika w powietrze, jak mu bombę sprzedam. Nawet śmieszne. Efektywność 4 na kill offie. Teoretycznie byłoby spoko, ale z drugiej strony co ja będę wydobywał kill offem? Poza diamentami. Znaczy poza rudą, nic. Ale no nie ma, można niby, no połączymy sobie najwyżej kill offy. A książka. Co jest w książce na Zaenchant? Shortcast. To chyba było na wędkę, to gówno. Zbroję to olać. A to się dało zaklnąć? Nie. No dobra, no to tyle. Schowajmy expa, pójdźmy sobie dobić. Pójdźmy sobie dobić diamenty na resztę zbroi i defens na 16. Gdzie jest defense? A już mamy 16. Pokchamp. To tylko diamenty są potrzebne. I mamy full seta diamentowego. No! Podoba mi się to. Jak? Kiedy idziesz na wieżę? No idę teraz tylko diamenty dozbierać na zbroję. Co zajmie chwilkę, bo mamy enchant kozacki. I możemy wypieprzać. Co z tym kilofem starym mam zrobić w ogóle? Czy mi się wy... Czekaj, co jest? Co śmieciu robić? Co ta szmata tu robiła? Aj, przetestujemy se kilofek nowy, jest? Mógłbyś powiedzieć, jaki to tekstur pak? To jest podstawowy.
Ja wypieprzyłem to dodatkowe, bo nie wiem, czy przez nie zacinało, czy nie. No nie wiem, teraz nie zacina, więc może. Skąd ty tu? Co jest w dupę? Shadery mam. No, mam shadery akurat. Dobra, pójdźmy tu. A, nowy killofik przetestujmy, tak? Jeden hit tylko. O. No, lepiej, lepiej, ewidentnie. Ewidentnie lepiej. A z tego też może wypaść diament? Czy to się tylko zaliczają rudy, które... Czekajcie, mamy 0 diamentów. Zobaczymy, czy wypadnie. Ale chyba się zaliczają tylko rudy, z których jakby dropi od razu item. Takie jak węgiel, redstone i tak dalej. No, na to wygląda. Mam ten enchant. I właśnie chcę go przetestować na węglu. Lub innej. Lub redstone, lub cokolwiek. Nie wiem, twój stary. Ja wypieprzyłem to. Dobra, chwilę se pokopiemy i wracamy. No, tak myślałem, Olaf. Ale akurat tego jest tu blue i także nic złego. Co tam jest? To czemu tego nie widzę, jak przybliżam? Nie wiem co za boss. Znaczy nie wiem, co to za mob. Boss to raczej żaden. O, dobra, jesteśmy. Dobra, zobaczymy, ile diamentów z takiego kopania redstone'a. O, już! Ez? Proste w dupę. No dobra. To se kopiemy. F to było? Tak, F. Ty lawę słyszę. Tuż przede mną jest. Musimy skręcić gdzieś. Tupę, bo jestem na moim poziomie, te wszystkie moby. Możliwe, że ona jest już przede mną lub troszeczkę nade mną. Najchętniej bym zrobił tak jednak. Cofnął się gdzieś tu. Aha, one są tutaj, tu jest jakaś jaskinia. No tak, tu jest jaskinia. Może zróbmy tak. O! O, węgiel dobijmy. Dobra, ile diamentów? Mamy jeden. Zobaczymy, ile po węglu i redstone będzie. Kurde, co jest? Nie za dużo ich leci? Znaczy dobrze, że lecą, bo to jest free ten. Ale no dziwne. Coś mnie nienawidzą. Tego chyba nie może, ale chyba nie wiem, czy jest sens wydobywania tego żelaza jeszcze. Dobra, ile wypadło tych diamentów? Ty zero? A z tamtego redstone'a z bomby wypadło? Jak to chyba jakiś fake. Ten w dup... O kurde, tu nie chciałem. Słuchajcie, przyblokujmy to. I tu idźmy. Teraz. Nowa trasa. No skam, nie? Tu pieprzony skam. Dobra, ile z tego węgla? Proszę, chociaż 3 diamenty takie, o. Zobaczymy, czy skamino oddaje, czy nie. O, jeden! Dawaj w dupę skamino. Ty prędzej tego lemań. Ja pier... Nie wytrzymałem. Dobra, mamy 3 diamenty. Ja pierdzielę, no nie mogę uwierzyć. No nic, idziemy dalej. Czekajcie, jaki to jest poziom? 12. Jesteśmy jeden za wysoko. Musimy tu chwilę pokopać.
A najlepiej to luj z tym kopaniem, skręćmy se o tutaj. Węgiel. Mamy 3 diamenty, użyliśmy 3 na kilo, a potrzebujemy 24 na full, tak? Czyli obecnie mamy 23 diamenty, bo 3 na kilo poszły, a 3 znaleźliśmy. Czyli mamy tyle, co było. Więc jeden jest tylko potrzebny, niedużo. Ale zastanawiam się, wiecie co? Czy jak diament wypada, to ja dostaję expa tak jakbym zniszczył diamentową rudę. Bo mam wysoki level już. Całkiem na tym kopaniu. I szybciej leci niż zazwyczaj. Wypiję przaj z tym. Kurde, już mam full zapieprzony ekwipunek. Jakim cudem. Dobra, won. Nie, no całego staka wypieprzyłem. Dobrze, podniosłem go od razu. Nie wiem, co jest z tym redstone'em nadal. Na razie go zbieram, na wszelki. Pokczał! Szkoda, że farta nie mam. Jakbym miał lak jeszcze na kidofie, ja pierdzielę. No, ale trudno. Trzeba będzie wydropić. Ale są diamenty, także pokczam. A ja zobaczymy, ile z węgla jeszcze wypadnie. Mieliśmy 3. Ciekawe, czy będą 4 po tym, jak to niszczę. Ty, dosyć mała jednak szansa jest na te diamenty. Myślałem, że jest większa, wiecie? Co ja miałem zrobić? Schowam sobie tego. Ten enchant jest zamiast fortuny? To co? 2 kilofy trzeba nosić, jest? Zobaczymy, jak wypadną dwa diamenty, to znaczy, że ten enchant działa na diamentach. Tylko no... O, wypadły dwa diamenty. Łącznie. Ja pierdzielę w dupę, jaki fart. Dwa diamenty tu były. Co to za gówno? W dupę skam. Działa, dwa wypadły. Dawaj ten węgiel. O, to też może być, to więcej daje expo. Czekajcie, bo ja się uleczę, bo trochę mam niski ten. Co tak mi nogi obiły? Fortunę 3 lepsze. Kurde, zaczekaj, bo ja nie wiem, czy nie było wyższego levela tego. Nie, to jest najwyższy. Tego enchantu i leci, jak na razie wypadły z tego 3 diamenty. Dość mało jak na tyle rud, które zniszczyli. A! Powrót. Dobra, to idziemy tu. Tylko, że tu jest lawa zaraz. Mam nadzieję, że nie wyleci na ryj. Nie chciałbym umrzeć od lawy. O! Pokczam! HP chyba. Ja pierdzielę, ale dużo tego. I nadal 5 diamentów, no w dupę. Czy to jest tuż przed nami? Jakieś niefartowne miejsce znaleźliśmy. Wiecie co? W dupie to mam. Pójdźmy może tak. Pójdźmy se tu, o. Kurde, to jest gravel. Dobra, kawałek gravela i będzie git. Aluj, będę tak kopał. Co tak napieprza? Coś się porespiło nam na trasie, widzicie? W tamtą stronę. W tamtą. Ty, trochę obsrałem zbroję, liczę, że nie padniemy. To jest na naszym poziomie, czyli jest na trasie. No wypieprzaj z tym gravelem pieprzonym śmieciu, no ile tego dajesz? Nie wytrzymię, naprawdę no. Ja pierdzielę ty. Do jądra ziemi gravel. Z palasajdem kopany chyba. No nie wytrzymię. Dobra, hez. Dawaj teraz diamenty za tą w dupę mękę. Jest! Wypadł jeden! Oh.
6 diamentów? Co? Ty chyba znowu wypadł? Nie, ale gówno. Ten enchant to chyba jednak trochę scam. Znaczy no, free diamenty, ale jeżeli to się wyklucza na ten sam kilo ze szczęściem, no to się nie opłaca. Kopalnia, znaczy ta jaskinia jakaś. Zerknijmy tylko, co jest, ok? A tu nic nie ma. Jest lapis. Chociaż level leci, co? Za frito. Nie jest to złe. Siema, Sherry. Ja pieprzę. Trochę mnie nastraszył. On mnie przez tarczę bije. Przez tarczę mnie napieprzał. Szmata. Ale mięso dał. Za nogi mnie jak najman. Pieprzeniec. Oj, pieprzeniec. Kurde, złoto wypieprzyłem. Dobra, zróbmy tak, będzie szybciej. To co wypieprzyć, to wypieprzę. Aluj z książkami. Daj to oko. I daj mi... to jedzenie. 6 wypadło z jednego? Ale pokcza, my mieliśmy łącznie 5 tylko. Dużo. Przyda się na bosika dodatkowe mięsko. Dobra, teraz tylko diamencik jakiś i można wracać. Czy już można w sumie wracać, ale... O, wypadł, widzieliście? 7 mamy. Ale fart, ja pieprzę. Czekajcie, ile tego HP, bo widzę, że trochę brakuje. Uleczę sobie tą stopę. I odłożę expa. 7, no. Kawałeczek można przejść. Tu woda kapie. Słyszę cały czas jakieś skrzydła. Nie wiem, czy leży smoka, by nie było gdzieś obok. Czy może to po prostu jakieś małe moby se tak robią. Serce było? Tupę, gdzie? Tam? O, tutaj! Dobra, dzięki widzowie. Jak wy mądrzy, jak zawsze. Dobra. A, jedno nam brakuje, już miałem nadzieję. Dobra, zniszczmy ten węgiel i można wracać chyba. Znaczy nie, no... O, diament wypadł! Ty, coś często teraz daje! Chyba zadość uczynić chce. Że niby taki gówno enchant, bo narzekamy, a tu co teraz? Co węgiel, diament leci. Co węgiel, tupę to nie, ale... Trzy, cztery. Ty jest. Salamandra tako. Mogłem was zapieprzyć, jakbym chciał. Wiecie o tym? Śmiecie? Nie wyślę szczurka, bo zdechnie tam, ale mam na to wojownika idealnego.
Dupę nie mam. Ty jesteś jednak idealny. Dobra, słuchaj. Lataczu pieprzony. Agresyw to gówno. Ty, na ogień przeciwieństwem jest woda, nie? Go! I co? Zabijacie tam? No walcie go! Go, go, go! Co oni robią? No chłop gonga dostał, ty i poleciał aż do mnie. No lać go! Nie no, nie, jednak to chyba nie jest przeciwieństwo ognia. Dobra, jest śmieciu. Czemu daje tylko 4 levele? Powinien dawać dużo więcej. Nawet silny jest. Dobra, wysrane mam to, idziemy na bossa. O, lapis jeszcze. O, jeszcze la... O! Na diamentu nie było. Nie, czekaj, 8 jest. Kiedy dało? Nie wiem, kiedy jeszcze dało. Ale ważne, że dało, Luis, tym kiedy. Dobra, go. Idźmy sobie stąd. Czy zrobię fajnego Sayona, jak mnie boss zabije? Dam radę. W którą ja stronę muszę iść, bo już nawet nie pamiętam. Tą chyba. Stary się czai. Tu gdzieś jest mobek. Tutaj w prawo będzie prawdopodobnie jakiś mob. Szkielet? Ci szmato robię, pa. HUSARIA! Ez? Szczurki? Co ty pieprzysz? Szczurki to do mokrej roboty. Znaczy brudnej. Do takiej to się husarię wysyła, żeby PR poprawiać. Który i tak jest idealny. Dobra, szmato, walę cię. Nawet się nie odsunę, patrzcie to. Ez? Śmieciu w dupę kopany. Co tutaj było? Kiedyś. Ciekawe miejsce. Sprawdźmy coś. Czuję, że tu może coś być. Tupa jaskinia tu jest. Coś było. Dobra, zerknijmy jeszcze szybciutko. Co ja podniosłem znowu? Pyk, pyk, otóż te gówna boża. Ile ja HP mam? Bo ja miałem jeszcze nowe... O, dobra, tu są. Co to za item? Który? Tu jest żelazo. Szurek. Tych dupę. O, tutaj. Szmato. Słuchaj, zmierz się z kimś z twojego dupę wzrostu, ok? Dobra, go. Jeden na jeden walka. Chyba muszę cię zepchnąć, czy co? Spieprzaj tam. Z kolei. Dawaj. Co? One shot? Ez! W dupę. Taką one shot nasz szczurek zrobił. Siema. Nie no, szczurek to jest kozak pieprzony. Dobra, czekajcie. Nowy plan. Kawałek tu pójdziemy. Może będą jakieś wartościowe rzeczy. To jest w miarę wartościowe, bo mogą diamenty wypaść. Już
Przydałaby się ta efektywność, żeby jednak to napieprzać szybciej wszystko. I inne te bufiki z tego, że kilof to jest, bo żadnych nie mamy, jest jakby bazowy tylko. Wypadł jaki? O! Wypadł! No! Już miałem w dupę obrażać szmatę. Co tutaj jest jeszcze? Przecież tu byliśmy chyba. LAG! Dobra, dzięki, że jesteś! Pomagaj mi! Rozumiesz? Dobra. Nic tam nie ma? Dobra, wypieprzmy jeszcze to i wracajmy. Już serio wystarczy tej kopalni, przynajmniej na razie. Złoto to zawsze się przyda. Dobra, jeszcze to, bo się to też przyda. Bo w końcu węgiel to jest czarne złoto. Wal go! Dawaj go! Śmiecia. Pokchamp. Pomógł mi, bo raz go za trzy uderzył. Lapis i wracam. Dobra, jeden na jeden. Rączka? Nie. No coś to było ciężkie, bo prawie mi nogę urwał. Czy można PayPalem PLN? Tak. Też tak mówię, jeszcze. No co no, ciąga to, ale już idziemy na bossa, już idziemy. Już po prostu liczę, że jednak tych diamentów przy okazji zbierzemy. To może porolujemy sobie coś. Na przykład miecz, który jest. Chociaż nie, on nie jest zły, ale chciałbym legendarny. Chciałbym legendarny ten miecz. O, diament jeszcze! Warto było! HP leczę. W sensie przywraca się powoli. Bandażami. Jeszcze jeden był! Ja pieprzę! Ale warp było mega! I tu jeszcze diament. Luj. Dobra, wracamy. Ty idzie za mną ten Enderman, czy on ma mnie w dupie ogólnie? Jak to wygląda sytuacja? Jeszcze jeden diament! Rozumiesz to? Że to było warp? Inwestycja czasowa. O Jezu. Wal go! Pokchamp. Nie no, Enderman to jest kozak koleżka, mówię wam. Wypieprzyj. To nie diament, to jest slime ball, ale mogę wziąć, bo potem są potrzebne na tego. Do zrobienia jakieś tam gówna, nie pamiętam czego. Dobra, ostatni węgiel tu jest chyba. Jopie! Jezusie! Jaki fart na koniec! Co jest w dupę? Ty co jest? Ale dajesz mata, co? Mamy 17 diamentów, a mieliśmy iść z 7 do bazy. Ja pierdzielę w dupę. Jednak zachłanność to najlepsza cecha, jaka istnieje u człowieka. Ez? Słuchaj, śmieciu, co ty mi zrobisz? Walgo. Edek. Zostaw szmatu Edka. Nie, dobrze. Ale wielki pies. Dobra, w którą ja stronę mam iść, bo nie wiem. Tu pójdę. Edek to koks.
Dobrze, poszliśmy. Czekaj, ja tu coś przetapiałem, bo nie pamiętam. Nic nie wiem. No dobra, no to wracamy. Mamy diamentów dużo. Także powinno być S z bossem. Mam nadzieję. Wody się napij, już, czekaj, zabiera się tylko w pierwsze. Dokładnie, totalny szef, bo jest honorowy, no to co ma po nogach napieprzać. Edek to jest honorowy wojownik. Dobra, słuchajcie, ostatni raz robimy pieprzoną sprzątaninę. Mamy 37 diamentów, ja pieprzę. Dobra, najpierw przepalę, chociaż... Wiecie co, zostawię to, bo to jest masterful wszystko. Jakbym padł i nie miał zbroi, to przyda się jednak jakby zbrojka na czarną godzinę, co? Rozumicie, nie? Dobra, wpieprzam tutaj to. Wpieprzam tutaj to. Ten enchant sprawia, że wypada... Że wypady do kopalni są o wiele bardziej ekscytujące. No wiesz, no jednak diamenty w Minecrafcie. Czekaj, ile mam tych leveli? O kurde, my prawie 30 na tym nabiliśmy. Ty, chyba więcej ekspataje jak wydobywamy. Nie wypada diament. Bo naprawdę taki level napieprzyliśmy tak szybko? No nie wiem jak to możliwe, musi dawać więcej. Dobra, wypieprzę rzeczy. Będę wywalał, wiecie co? Będę tak wywalał rzeczy, żeby ich potem nie podnieść przypadkiem. A więc tak. Kobla mam dużo, także ty wypijesz. Jak to? A pomiędzy trzeba chyba. Tu szmata, no co jest? No! ty won. Pyk. Coś jeszcze? Tutaj z tych rzeczy wszystko. I teraz tak, jeszcze z tych rzeczy. Czyli tak, czy ja mogę wywalać prosto z plecaka, czy nie? Bo nie jestem pewny. Ale mam nadzieję... Tak, dobra, daś. Kobla wywalam. Co tu jeszcze wypiję? To się stakuje? Oj, szkoda. Zrobię te bloki węgla i wpieprzę do pieca, bo ja nie wiem, noszę te w dupę węgiel, nie wiem na co. Zrobię sobie też szybciutko za te 8 pałek. 8 tych. O, i teraz zrobię szybko pyk. Tak, teraz dobijmy tamten spieprzoną zapalniczkę. Teraz dobijmy tą. Jaki to item, żeby sobie masterful robić? Nie pamiętam jak się nazywa. Phoenix tam pisał wcześniej, to możesz go zapytać. Dobra. Co tu jeszcze mogę wypieprzyć z tych itemów? To wezmę na przepalenie. I co? To sobie zrobię na staki. I tyle chyba, no. Nie będę wywalał reszty. Resztę pochowam. Witam Luka, witam. Ja cię widzę, widzę cię. Dobra. Ale że my tacy bogaci na blok diamentu, ez? Dobra. Wypieprzaj. Kurde, już mamy dwa bloki tego redstone'a. Ja pieprzę. Ile węgla, no w dupę nie mogę. 32 bloki mamy. Dobra, daj to gówno i dam po 16, co? Się chyba już nigdy nie skończy ten węgiel. Dobra. Teraz sobie zróbmy full diamentowy set. Dobra,
ten chowam. On będzie zapasowy, jak mu zdech jak szmata. A więc tak, buciki, spodenki, klata i kask. I jeszcze 13 w zapasie. Witam, misiulka. Woda? A, już idę się napić. Patrzcie to, się człowiek zmienia na waszych oczach. Dobra, bez efektów dźwiękowych. Ja pieprze. Ale diamentowy bug. Bug. Jednak. A z tym kill-offem patrz. Tak gówno. Ale z pałką, patrz to. Kozak, co? Skrzyni pod schodami i tam były książki z enchantami. Ja widziałem Luka, ostatnio też było. To już drugi stream, na którym jest rzędy tu ma. Witam, witam, misiulka. Dobra. Słuchaj, daj to. Pieprz to tu. Przepalimy to, idziemy na bossa. Jest. No właśnie, jakie wypadły te? Nic, nic. Ja pierdzielę. No nic, sloty trzeba zrobić na tym i na tym. Ja pieprz, ale lipa. Nie no. Na czym lepiej? Nie no, tu jest... No nie wiem. Na pewno bym zrobił na tym, bo minus jeden armora. No nie wiem, to ma niby dawać armor, a nie speeda, więc lepiej może zostawmy to, co? Bo się boję. Masterful za pierwszym! Dobra, tu był fart. Speed, speedy, a może być. Jezusie. Dobra, nie mamy diamentów. Dobra, olać te diamenty, ty se nowe zdobędziemy. Pieprzę to w dupę. Ale ekspo. Dobra. Jeszcze jedną rzecz zrobimy przed pójściem na bossa. Chodzi tutaj o kilka roli na enchantach, żeby wrócić i z bomby sobie zrobić lifesteal na broni. Także kilka roli zrobimy. Jakimikolwiek itemami. Najlepiej co? Jakimiś gównianymi. Książki tam będą na dole, ale tu chyba też były. Tak. No, kilka... Czy mam 8 bloków węgla przy sobie? W sumie mogę nosić. I wodę się napiję, no tak, no tak. Złoto mam przy sobie, skąd to złoto? Free spins, no nie było. Nadziewę Ankiles. Na kill-offie to i tak bez różnicy. Dig speed by się przydał. Dobra. A więc tak, mam to w sumie, to sobie wykorzystamy. Zobaczmy co jest na takich rzeczach jak zdejmijmy wszystko. Tego to nie będziemy na razie, kill-off mniej ważny. Protection 3 jest na butach. To był przykład, co się dzieje jak gracie w slots i dlatego nie grajcie za prędziwe. Pieniądze Sparta uczy i bawi. To prawda. Poczekajcie, muszę sobie poresetować enchanty. Wolę nie na książkach, tylko na gówno itemach. Gdzie ja mam to pieprzone gówno? Dobra, tutaj jest to, to mogę to użyć. Czemu ja to? A, bo dywan. Zrobię sobie tak szybkie parę roli. Słuchaj, robię gówno łopatę taką. A,
Jak ja głupi? Jezus, smarnio, nie to, no to drugie dałem, no zmarnowałem trochę chyba. Dobra, Luj, mamy łopatę, bo tak narzekaliśmy, że nie mam. Leoj z tym. Ja pierdziele, Sharpness 4. Sharpness 4? Tak z dupy? Ty, przydałoby się na bossa. Ale już Luj, idziemy na bossa bez tego, po bossie to zrobimy. Bo ten boss powinien i tak paść, mam nadzieję, bo jak się na nim wyłoży z full diamentowym setem, to będzie trochę strach. Ty na tym protection, na tamtym sharpness, ja pierdzielę. Co jest? Na tym też! Co jest? Co jest w dupę? No wiem, za dobre enchanty i co, mogę tylko jeden wybrać. Ale gówno. Szybko dobić 30 level? No niby można, ale co z tego najlepiej zaklnąć? Chyba miecz, nie? Mi się wydaje. Albo miecz lub klata najlepiej. Chyba miecz bym wolał. Bardziej. Niż klatę. No dobra, to nasz, ale na sekundę do tej kopali. Tylko 30 level i wracamy, dobra? Bo ja już chcę na tego bossa iść. Nawet nie na sekundę, co ja pieprzę, na pół sekundy. Ja już poniszczyłem spawnery na bossie, tylko boss został w wieży. Tak to bym tam se poszedł i dobił, tak jak piszesz, widzą. Czekaj, czy mi się wydaje, czy ja mam jeden bandaż przy sobie? Co jest w dupę? A ile my mamy O kurde, wełna się powoli kończy. Piętnaście bandaży tylko. Mało. Siema drako. Wodę pij, już idę się napić. Dobijemy level, zapijeprzamy na bossa, jest. Trochę się to wszystko przyciąga. Ale mamy czas, 23 dopiero. Jeszcze my się dwie godzinki ponapijeprzamy w tego Minecrafta. Także raczej zdążymy zrobić to, co chcemy. O kurde, nie mam tego wysokiego chodu na butach. I będzie trzeba skakać wracając. Ale Sharpness 5 wykorzystam na miecz dopiero chyba. Bo Advanced Sharpness, z tego co wiem, podobno wypada z tych, albo z itemów mogę przełożyć, albo od sklepikarzy. On normalnie nie da się go podobno z Enchant Table. Chyba że da się na niskim levelu jakimś, czy 1, bo 2. A jesteśmy na 16, aluj. Zróbmy tak, żeby nie przyciągać. Pójdziemy w tą stronę. Ok. Co to było? Czekaj, F. Może diamenty, jak kurde, jesteśmy przed lawą. Mam nadzieję, że nie będzie z lawy coś leciało. Za bardzo. Ale diamenty mogłyby wypaść, bo jest zero, nie wiadomo czemu. Ja tylko kilka razy roll kliknąłem, ale chyba okradł mnie krupier, wiecie? Frajer pieprzony. Widziałem, jak tam podbiera śmieciuch. Trzeba zgłosić tą sprawę. Inaczej jestem w plecy sporo. No i jest lawa. A przy lawie podobno 100% szans na pieprzone diamenty, więc chyba worth tu pokopać chwilę. A, tu mam koronę, przecież zapomniałem. Ho, ho! Chyba 200%, a nie 100! Ew? Jakaś spora ruda. Pięknie to wygląda. Boże. Jak archeolog, nie, jak się nazywa, nie archeolog, paleontolog,
kości w dupę. Zobacz, jak odkryłem pędzelkiem całe te pieprzone diamenty, żeby bardziej je pokazać światu. Zobacz, piękne to? Piękne. Czas to rozpieprzyć. Dobra, ile może wypaść? Jak będzie więcej niż jest, to znaczy, że zadziałała nasz enchant. Dwa z jednego. A nie mamy lucky żadnego. Czyli zadziałało. Ew? No to działa na diamentach, to już wiemy. Ty szmato pieprzona, prawie mi pieprzyłaś na diament. Dobra, czyli z czterech mamy pięć, pokczam. Jaki level? Kurde, jeszcze trzy levele. O, tam mob jakiś był. Sam kiery. Co z tym? No. Koniec. Nie wiem, czy obsydian jest potrzebny na coś poza portalem, ale jak będzie trzeba, to sobie go wydobędziemy. Teraz nie będę się z tym pieprzył. Diament? Takie? Siema w dupę. Sześć diamentów już, nice. Ale gorąco jest na tym obsydianie, co jest? Śmieciu, bo tarczy nie mam, nie widzisz? Ja pierdzielę, przecież ja zaraz umrę od gorąca, muszę się odsunąć. Nic nie ma? Chyba wszystko. Lawa pod obsydianem jest dlatego? No, pewnie ta. Ale luj z tym. Ważne, że były diamenty. Czekaj, postawię może tu pochodnia, bo jakby coś biegło, to nie będę nic widział. Ile w ogóle leveli kosztuje, na przykład jakbym chciał naprawić ten zenchantowany kilof? To kosztuje więcej niż jak zwykły naprawiam? Czy lepiej zamiast naprawić po prostu zenchantować nowy kilof i połączyć dwa? Mam tylko jeden enchant. Lipnie. Co tam tak trzy mordę? Pomóż mi! Nie no, że Enderman czekał tu nadal na mnie? Super przyjaciel. To jest kolega prawdziwy. Co tam takie? A, to tutaj jest. Siema, Elko, na chwilę. Weź to na chwilkę, ok? Śmieciu. Siema, słuchaj. No pal się tam! Znaczy, nie pal, tylko... Nie wiem, tupo, jak mam powiedzieć? Wodnij się. Jest już level? 29. Top się? On się w sumie nie topi, tylko... No ale można w sumie, top się lepsze chyba jednak. Znowu widz mądry, siema. Tam będą diamenty, dlatego ja chcę tam pójść, ok? Ale w dupę śmieć to był. Jedyne co zrobił, to przyjął parę gongów na szmatę. O! Brakuje jeden level. Chyba będzie za chwilę. To.
Ja pierdzielę, nadal brakuje. Czekajcie, bo ją zapieprzony jak w kółek mułem znowu, jak zwykle zresztą. Schowam tak. Mięsko to, diamenty, redstone to, kick. Co tu jeszcze wypierzyć? Węgiel se wezmę, na razie jeszcze go będę zbierał. Dobra, zostawmy tak. Ej, coś często oddaje te diamenty. Ty, może mieliśmy buga, że tak rzadko oddawało, bo jakby gra się nie skapnęła, że tak szybko mamy ten enchant, rozumiesz? Wiesz, o co mi chodzi? My się... Ta, no. Coś takiego musiało być. Na stówkę nawet. Gra po prostu nie ogarnęła, jak dobrze idzie w tego RL Crafta. Nie ma innego wyjścia raczej. No, zobacz, jak lecą te diamenty pieprzone. Znowu wypadł, zobacz. A zaraz znowu wypadnie frajerzynka. No, jeden tylko wypadł. No, mamy 30. Dobra, można wracać. Co tam się w dupę dzieje? Możesz w dupę umierać ciszej? W śmieciu pod tą dupę obsydianem? Ty, no zobacz jak oddaję! Już 3 są! 4! No zobacz jak oddaję! 5! Zobacz! W dupę aż się poplułem, ale to chyba lepiej! Może jak pluję na monitor, to lepiej leci! Cześć, zaraz oharam tak monitor, jakbym na komuś na mordę napluł. Komuś w swojej MMA, kto już... A, już nieważne, widzowie, nieważne. Bo to już nie jest ich zawodnik. Dobra, nieważne. Pokaż mi to. Dobra, 5 jest git. Czemu mam 6 level? Bo mam książkę, patrz to. Czemu warto czytać książki IRL? Patrz, dowód w Minecrafcie. Dupę prawdziwy, zobacz. Książki dają doświadczenie, którego nie zdobędziesz inaczej. Ez? No mówię ci, że prawdziwy dowód. Czekajcie, tam... Może jeszcze tu pójdźmy na sekundkę. Co tu było? Coś tu w ogóle jest? My tu byliśmy? W sensie, kiedy my tu byliśmy, bo nie pamiętam. Ty, czujesz to co ja? Tu zaraz diamenty będą. O, to jest nasza trasa. Ja pierdziele, ty, Bóg przyszedł po nas. Do kościoła za pierwszą, pod katolika poszedłem. Angel room się otworzył, pokczam. Na wosa już idę, już idę. Tylko zerknę co jest. Tutaj! Bo czuję, że tu będą diamenty, ale te... Tego no... O! Coś jest? Mówiłem? Worth! Już... Już warto było, ale to nawet nie był główny cel. No zobacz. Ej, drugą książkę by się przydało zrobić. O, wypadł. Mamy 6. Czyli były. Czyli nie kłamałem. Intuicja była. Ty czekaj. 6 na tak. Czemu tak długo to bije? Co to szmata? Pieprzone w dupę gówno, no. Czemu to wypada? Diamenty ominąłem? Nie no, jeszcze nie było. W sensie, wiem, że będą, ale... Nie było. Będą za chwilkę. Czekaj, zbiorę to żelazko. Serce mogę zrobić?
A rzeczywiście, za chwilę zrobię. Za chwilkę zrobię. Przydałby się ten enchant drugi. Ty, mam nadzieję, że da się połączyć te enchanty, bo jak się ma szczęście 3, to w sumie ile? Bardzo często leci więcej diamentów niż jeden, nie? Więc no, to jest dużo lepszy enchant jednak. Bo jak wypadnie ci ruda 9 diamentów, to ile by takie było ze szczęściem 3? Ile by mogło wypaść? Fest? Fest dużo? Trzydzieści? Jaki rozdziele, ty. Aż golem się wypieprzył, bo nie uwierzył, co ty mówisz. Minimum 15, max 27? Ja pierdzielę w dupę. To dużo bardzo rzeczywiście. Gdzie ty, banda? No już idę, już idę. Bo mówię wam, mam intuicję. Tu coś jest. Może być kawałek dalej, ale rozumiesz, no intuicja to nie jest tak, że wiesz, wchodzisz i jest, rozumiesz, o co chodzi. No może kawałeczek pokopać, no rozumiesz. Wiesz, o co mi chodzi, no intuicja. No w końcu się dokopiemy. Gdzieś te diamenty są. No, jest tutaj. Czyli pog. Czemu węgla nie zbiera? O Jezu, ile gówna. Ja już idę, już idę. Ostatnia rzecz. Ostatnie 5 hitów to i będzie. Patrz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bo tutaj jest za chwilę. Tutaj, widzowie, widzowie. Tutaj, tak. To tutaj jak coś. Zaufajcie mi w dupę. Przysięgam, że to jest tu. Naprawdę. Wypadł właśnie. Tupę jeden. Ale jest. Dobra, wypieprzam stąd. Zbiorę tylko to i idę. Koniec przedłużania. Jeszcze minuta i będzie. Dobra, w dupę nie... Bo przez ciebie jeszcze będę kopał. Wracam już. Dobiję znowu 30 level. Nie, no chyba nie. Moja intuicja to 3 razy do przodu i 2 razy na lewo. Dobra, jak już wysłałeś 100 biców, no to aż chamskie było, gdybym nie sprawdził. To sprawdzę jeszcze. Nawet nie podnoszę tego redstone'a, bo tyle go mam. Co jest? A mamy w ogóle 21 diamentów z tej wyprawy, a nie 14. Zapomniałem, że wcześniej jeszcze były. Ja pierdzielę, dużo. W sumie. 3 razy do przodu. I jak? I 2 razy w lewo. Dobra, słuchaj. Zobaczymy. Raz, dwa, trzy. Czekaj, bo tu jest dirt. To muszę go przekopać. Dotąd by to kopało się. Ale że tu jest znowu dirt, to co? To tutaj zrobimy. Raz, dwa. No, close było, close. Czuję, że też tu serio były. Tylko... No nie zawsze się trafi, no nie zawsze. Ale były tutaj, były, rzeczywiście tu były. Może ktoś w dupę ukradł. Też jest taka opcja. O! I cały orb było kopać, jest? Dzięki Mario, orb było. 3 kryształy na HP? Ja pieprzę. Dobra, ostatni raz.
Co to w dupę było? Cześć. Ty się ze mną lałeś, czy kto? O nie! To oko! Pamiętacie to gówno? O! Szma! Szmata zdechła, ale jeszcze śmierć tu lata! Patrz, mam taktykę na śmierć, pa! OP taktyczka. Widzowie. Pa, 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 jak działa. Dobra, jest. Śmiecia. Dobra, co? Szybciej chociaż wrócimy z kopalni. Trzeba się napić, muszę z tego zmęczenia aż. Gdzie tutaj dobrze wywoł... Boże, jestem na skraju śmierci od wody. Zobaczcie, już światło widzę na końcu tunelu. Not good. Dobra, czekaj. Ty, menu jest nawet rozmazane. Dobra. Już jest git. No dobra. Jak najman. Nie no, już wracam. Już wracam, już wracam. Spoko, Shio, dzięki, dzięki. Czyli Advanced Sharpness 1 jest lepszy niż Lesser Sharpness 5. W takim razie. Uciekaj jak Najman na jasną górę po walce. Coś w tym jest, było nagranie jak wychodzi. To serio było OP. Pewnie koń stał pod hotelem. Na koniu odjechał. Dobra, pieprzam. Tarcze z... O! Tarcze z diamentów! Masz rację, mądre. Tylko czekaj, opieprzę sobie jakąś bułeczkę z szyneczką. Poczekaj, bułeczka w dupę. Gdzie moja w dupę szynka? Kto mi ją zjadł? A, tu jest. No. Dobra, pokczamp. A, i wypieprzę gówna tutaj, bo potem będę... Chacie się z tym pieprzu. A wy pieprzej. Titan Souls, polecam. Taka na jeden stream na 15 godzin. Jeden stream. Patrz to, co tam jest. Dobra, z bomby zaklinamy. Miecz na sharpness 4. A, co ja odpieprzam? 35! Możemy dwa enchanty zrobić! Worth było kopać po diamenty! No rozumiem, Matius, za dużo na ed siedzisz, tak to? Dobra, sharpness 4. Pół, proszę, lifesteal do tego za free. Co to jest Atomic Destructor? Co to w dupę jest? Ja pierdziele! Szansa jest, że kogoś one-shotujemy. 6,5 AD, a było 4,5. 2 AD nam wzrosło ze Sharpness 4. Pokczam. I co jeszcze? Flinging to było, że jak kogoś uderzę, to jest szansa, że poleci w niebo i spadnie na dół i dostanie DMG. Także no co? Nie, czekaj, to jest co innego. Ale co to robi, że typka jak odrzucę, co to znaczy vertical? W sensie, że go obrócę do siebie, że będzie plecami do mnie? Czy o co tu chodzi?
Może mi ktoś powiedzieć? Rozumiem, Shio. Advanced Sharpness 2 jest już lepszy niż Sharpness 5. No to pokrząb. Dobra, nieważne, bo teraz możemy sobie jeszcze zakląć coś ze zbroi, za Fliko. To nie, to nie. Ja pier... Agility, co to jest? Zobaczmy, czy Warf. Zwiększa movement speed, ale gówno. Pieprzone w dupę. No nic, ale możemy dwa resety zrobić za free, także nie jest źle. Zrobimy sobie w takim razie dwa resety, które mamy za Fliko. Daj to. Teraz tak. Muszę zrobić łopatę, żeby zrobić reset za free z tego, co widzę. Ty lepsza niż ta. Dobra. Teraz co? Meltdown. To gówno. Protection 3. No nie wiem, bo możemy gambling i protection 3 albo protection 3 wziąć. Ja zrobię jeszcze raz tego rola. Wiecie co? Jeszcze raz rola zrobimy. Ok. Wydaje się worth. Gambling to co ty? Komu to zaszkodzi? Dobra. Blast Protection to nie jest złe. Tylko to chyba jest właśnie wyklucza się z protekcją zwykłym, ale nie jestem pewny. Chyba Fire Protection będzie wystarczyło, chociaż to niby jest co innego. Co tu jest? Czekaj. Strider. Co to za gówno? A, pod wodą zwiększa movement speed. To też ma Blast Protection. Ja pierdzielę, no każdy ma Blast Protection! Czyli co? Zmarnowaliśmy! No bo już rola zrobię i nic nie wezmę. Jest jedna, że... Ty, książek nie sprawdzałem! Ja pierdzielę, książek nie sprawdzałem. Respiration. Co to za gówno? Kill off? Ale gówno, bo potem będziemy mieli amulet, co pozwala pod wodą siedzieć non-stop. Także w dupie mam tym pieprzony enchant. No dobra, zerknę, co jest na kill offie. Zerknę. Może będzie lucky. Versality. Co to jest? A, zwiększa na wszystkich blokach szybkość napieprzania. No nie wiem. Nie chcę tego. A co wy na to, żeby zrobić drugi rapier i może będzie na nim lifesteal? I wtedy będziemy mieli już lifesteal na rapierze. Niezłym nawet. Chyba dobra taktyczka, co? Którą trzeba zrobić. I idziemy na bossa. Przez 2 godziny się na niego wybieramy już. Ale kogo to w dupę obchodzi? Dobra, dawaj te pałki, co tu miałem. Diament. Na smoczy zbiera inne enchanty, ale potem już będzie szybko exp też leciał, także nie przejmuję się tym aż tak. Tylko zerknę, tylko zerknę, tylko zerknę. Proszę, lifesteal, błagam. Lesser smite, ja pierdzielę, ale gówno pieprzone w dupę. O Jezus, o mój Boże, nic nie mamy dobrego, nic. Nic, no musimy rola. No nie jest na to rol i luj. I najwyżej jak będzie coś, to po bosie wrócimy i zenchantujemy. Możemy porolować chwilę.
No bo nie mam nic innego wyjścia w sumie. Zróbmy dwie łopaty na wszelki. Penetration. To chyba gównem było. Magic Protection. Ja pierdziele. Co za gówna lecą. Purking. Kurde, dobra, dają się szybciej. Które to jest? Co to daje? A, że jakiś losowy efekt potka napieprzam na chłopa, ale gówno pieprzone. Wysokie skoki. Jezusie. Ja pierdziele, jaki w dupę skam! Rozumiesz to? Jaki w dupę pieprzony skam to jest? Te enchanty? No nie, no znowu to samo. Chyba gierka nie wykryła, że rol był. Zobacz. Zobacz. Lesser sharpness. Ja pierdziele. Książkę jeszcze i kill off. O Jezu, jak ja głupi. Dzięki widzowie. Dobra, to teraz zerknę. Sharpshooter. To chyba gówno było. I kill off, tak? Efektywność 4. Nie jest źle. Ta efektywność, ale z drugiej strony wolałbym szczęście i najlepiej ze wszystkiego. Killoffa nie sprawdzasz? No właśnie sprawdziłem teraz. Dobra. A, to że walka na koniu była lepsza. Gówno. 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 Gówno pieprzone w dupę. Znowu diamenty. Tylko, że my to mamy na max. A co to jest? A, narzędzi obrażenia zwiększa. Ja pierdzielę, jakie total skamino pieprzone, no! Chłopie, rolujemy, napieprzamy te role i co? No taki skam, że ja pieprzę. Tarczy się dało zaklnąć? Ty, da się! Zapomniałem. To trzeba sprawdzać, no. O Jezu. O Jezu. Protection 3. Chłopie, robię te role, żeby były Protection 4 albo gówno, nic. Czekaj, co tam było? Nic. Sharpness 2. I co jeszcze miałem sprawdzać? Kill off, gdzie jest ta szmata? 3 jest git? Nie na rolach, ty, nie będę 3 brał. Tak rolę robimy, bo nie możemy tego teraz zrobić. Diamentową tarczę zrób i zrobię, no, zrobię sobie za chwilkę. Zrobię diamentową tarczę, zrobię serce i ten, i możemy iść. Tylko no jak już możemy porolować, to w sumie co, no i tak, wy wiecie. Trzeba będzie odbić ten level, a chociaż będzie niższy i będzie łatwiej wbić ten 30 niż ponad 30 level wbić i potem marnować. Na rolę. Ja pierdzielę, no jaki skam. Co za gówno pieprzone. Zobacz to, co to jest. Dragging. Pieprzone gówno, co to jest w ogóle. Zabieraj mi łopaty, to ścierwo z ekwipunku. Advanced Sharpness 2. To jest bardzo dobre, ale... Ale na co mi to jest? Znaczy będę mógł zdjąć niby z miecza, więc nie jest złe, no. Teraz, jak wypadło Advanced Sharpness, to Protection 4. I pewnie tu też. I wszędzie, w dupę pieprzone gówno. Zobacz, tu też. I co? I tu też. Ja pierdzielę, zaraz wypieprzę z główki w monitor.
No nie mogę w dupę, no nie mogę! Weźmiemy z tego miecza Advanced Sharpness 2 chyba, żeby zdjąć sobie potem na miecz kościsty, bo to jest chyba najlepszy z tego, co wypadło. Luj, idziemy na bossa, dosyć tego pieprzenia. Boss time. Ok. Tylko jak się robi... To... Strefnianego, co ty pieprzysz? Strefnianego... A bo są dwie! To ma tyle samo i to ma tyle samo. No to sobie tam zrobię, bo fajnie wygląda. Czekajcie, czyli muszę zrobić tom. Czyli muszę chwilę posiekać to gówno. To tom wypieprzę w sumie. Chociaż niech ona może leży, jakbym umarł. Jako zapas. Zrób drugą książkę na expa. Masz rację, no. Zrobię też i wyruszamy. Jest! 2,5 koła tego. Ma minus 10 speed. Ja pierdzielę, ty nie będę tego napieprzał tym. To miało 500 wytrzymałości, to ma 2,5 koła. A na to się dało założyć armor dodatkowy. Aleluj z tym chyba. No nic, no jesteśmy full diamentowi, jest. Ale że plecaczek, no plecach fajny. Dobra. Co my mieliśmy jeszcze zrobić? Slotki napieprzać? No nie wiem, czy jest sens. Ale dla widza. Czekaj. Zobaczę, jakie były najlepsze te. Na shield. Masterful na shield jest najlepszy, tak? Nie, źle spojrzałem. Hit. Ale minus 5% movementa ma. To nie wiem, czy Magic Armor nie byłby lepszy. Serce już robię. Albo to, co mamy. A nie, wypadł hit. Dobra, to mamy pół armora na zawsze coś. Co mówicie, żeby jeszcze przypieprzyć? To mam też pół armora, to zostawię. Legi można jeszcze spróbować. Dobra, zostawiam. Najwyżej masterful zrobimy potem. Armor się najbardziej przyda na bossa. Dopiero teraz masz 80% questa z diamentowym setem. Jeszcze koń w diaksowej zbroi i będzie cacy. Ja nawet konia zwykłego nie mam. Bez diamentowej zbroi. O czym ty mi piszesz? A, i serce! No tak, widzowie, racja. Ile mamy serc? Tyle. Dwa dodatkowe doszły, jest. Jakby to uleczyć najtaniej? Chyba tym plastrem. Gdzie on tu jest? A tutaj. Z bossa w ogóle chyba leciały serca też dodatkowe. Także będziemy mieli dodatkowo. To odkładam i idziemy. Pyk, pyk. Pyk. Na bossa tak, lifesteal, mięska tutaj sobie zostawię na wszelki, odkładam, a, jeszcze to poprzerabiam w sumie. Tylko mi slot zajmuje. Będzie Izak dzisiaj, odłóż książki, a już idę odłożyć. Izak, no raczej liga będzie w nocy, znaczy... Już jest w sumie noc, jest w pół do 12.
Mam tylko żelazo? No dobra. Dobra, idę odłożyć książki i wypieprzam stąd coś tego. Dobra, widzowie. Da radę bosik, czy zapieprzy mnie? Mam nadzieję, że da radę jednak. Dobra, go! Co w dupę? Nie, co ty piszesz? Chyba nie o bosie. Jakie FF? Normalnie bossa dymam jak śmiecia, pa. Jakie ja skoki robię. No zabierz się. Ciekawe, czy po bossie będzie wysoki level. Nawet nie pamiętam, ile boss dawał. Tam była wieża. Czy gdzie? W ogóle z mapy mi poznikały rzeczy. Nie wiem czemu. Jak to się odznaczało? Dzięki, dzięki, over. Over. 1, 2, 3, 4. No wiem, wiem. O kurde, jeszcze umrę zanim do niego dojdę. Zapomniałem, że w dupę mam koronę. Ja pierdziele, jak ja mam bossa pokonać? Jak ja się biję zanim do niego dojdę? No nie mogę. W dupę nie mogę. Dobra, luj z tym. Damy radę, obejdę to. Przetestujmy nowy miecz. Jak poleciała ta świnia. OP, co? Co jest w dupę? No nic. Latają sobie świnki. Trzeba się napić jeszcze przed tym, także... Jeszcze się uleczę tuż przed walką. Co to jest? Zamknij ryj, kim ty jesteś? Co tu jest za mob? Słabo mnie uderzył. OLAG! Ja pierdzielę, jakiego gonga dostał chłop. Ale mało mi zadaje. Dobra, jak my OP jesteśmy, giga. Ta, plasterek. Full. Dobra. To nie wiem, czemu niektóre moby dają tak, że nie mogę się bronić tarczą. Mam nadzieję, że boss czegoś takiego nie daje. Jesteśmy tu! Co ty odpieprzasz, śmieciu? Ty trochę irytuje to gówno, co mam na mieczu, że oni latają, aleluj. To bardziej irytuje niż pomaga. Co się dzieje? Wiedzieli, że tu przyjdę! Jakiś widz mnie zdradził. Nie mogę uwierzyć, widzowie, że takie coś zrobiliście. Masakra. Widz snajpił. No nic, napieprzamy się. Noc się robi już? Ty, ja nie wiem, czy lepiej nie przespać przed walką z nim, bo ta walka może potrwać parę dni minecraftowych. Sz
szczurki szykuj. Czekaj, zobaczę, czy je mam w ogóle ustawione. Tak. Ale szczurki to jak będę trochę niżej. Schowam sobie. Czekaj, to zostawię. Schowam sobie to, to. Dobra, to jest to. To jest to. Ja pieprzę, oby dało radę. Mięsko, a racja. Ty, zastanawiam się, jak boss będzie niszczył, ale on niszczy wszystko. Dobra, już jest noc to. Szybki sen przed bossem, przed walką. Go napieprzamy. Weź na ręce skrzynię najpierw, wynieś, żeby się nie zniszczyła, potem nic. Tak? Można tak zrobić? Nie. Nie jestem obsrańcem. Walę go na bombę. Śmiecia. Zwanshotujecie? Nie pisz tak. Napisz, że go pokonam. Proszę. Ja pierdzielę. Boss już jakieś rzeczy robi, że mam halucynacje. Dobra, śmieciu. Schowam sobie jeszcze te rzeczy na wszelki. Nie wiadomo... Wiecie, żeby mniej itemów ze mnie wypadło w razie czego, żeby mniej było szukania potem. Rozumiecie, nie? Także to sobie wezmę. Mam plan w ogóle dobry. No nie mogę wyjąć. Dawaj się szmato walimy. Ty. Co się w dupę stało? O, diamenty przed nami. Zabrał mnie ze sobą do grobu. Ile expa było w ogóle, bo nie wiem ile straciłem. A, czwarty level miałem tylko, to nic. No co ty pieprzysz, że 50 był? Nie wierzę w to, kłamiesz. Proszę, napisz, że kłamiesz, bo ci perma dam. Jak zaraz nie napiszesz, że kłamiesz, to ci perma daję. Nie no, co ty pieprzysz? No właśnie, wiecie co my sobie musimy zrobić? Tego scrolla, co się tepam do tego. Do ciała, żeby tak nie zapieprzać ciągle. Nie no, jeżeli naprawdę u 52, to byśmy mieli full enchanty na wszystkim. Ja pierdziel. Dobra, to specjalnie padłem ty, bo za łatwo ten Earlcrafcik idzie, frajer. Prawie go skończyłem, ty nic nie robiąc. Ja pieprzę no. Rozumisz? Czasem trzeba przytrudnić. Coś tu biega? Gdzie ja umarłem, bo w dupę nie widzę. O, plecak. Niemożliwe, że u 50 level bym dostał więcej niż 5 z powrotem. Dwa bloki diamentu! Nice! Czekajcie, zbieram itemy, zaraz ten. Podka za expa jest, no 17 nawet. Jeszcze coś leży? Czekaj. Gdzie? O kurde, w dupę, ja pierdzielę. Gdzie coś leży jeszcze? Wszystko chyba podniosłem. Amuletu nie mam.
Czy mam? Nie mam. Gdzie on jest? No właśnie szukam. A, tam jest. Dobra, S. Chyba wszystko. Mamy blok diamentu. Ale czekajcie, bo tam jeszcze itemy są na górze. Trzeba szybko się wpieprzyć i zobaczyć, gdzie one są. A, tutaj są. Złoty jabłko! Popczam. Co to wszystko? O kurde, tam jeszcze itemy leżą. Tu jakiś iron sword, ale bez enchantów tego nawet nie podnoszę. To wszystko chyba, tam jeszcze coś leży, to zaraz zerkniemy, co? Chyba podniosłem najważniejsze. Z automatu. A, jeszcze czemu diamentów nie podnosisz szmatą? I co tam jeszcze jest? I gdzie butelka z tymi, z tepekiem do bazy w ogóle, bo coś nie wypadła. A jest, dobra, wypadła. Wszystko? Chyba. Tak? Dobra, mamy Vluiluta, tylko że nie mam levela. No właśnie, widzę. De buci buci, no niestety. Ale powiem wam tak, mnie to nie spowolni, bo teraz celem nie jest powrót do kopalni, widzowie. Celem jest znalezienie w dupę nowej wieży i zrobienie jej na S. Pokczam? Co takie dźwięki wydaje? Coś tam leży jeszcze? Ja mam kilof tutaj. Smoka to dopiero z odpornością na ogień albo lifestealem zrobię. Inaczej to gówno, a nie smok. Dobra. Tylko żebym znowu nie umarł jak śmieciuch. Śmieciuch. A, tylko lekko stopa zabolała, hez. No nic, no. Szkoda expa, ale i tak pokczam. Ty, że ten boss jak śmieć w ogóle padł. To było aż dziwne dla mnie. Nie sądziłem, że tak go po prostu zaoramy. Tupa. No to było bardzo dziwne. O, pierścień wypadł jeszcze. Załóżmy sobie pierścionek. O, okazało się, że HP daje, pokczam. To wypieprzam. Nie wiem, czy to się przyda. Klej. Co to jest? Zbroja na konia diaksowa? Gdzie? Była gdzieś zbroja na konia diaksowa? Wtupiam zbroję na konia diaksową. Daj mi wracać do domu. Iść na tamtą wielką wieżę obok wody, w której zginąłeś w tamtym tygodniu. Na wielką wieżę obok wody? Której? No mam tu kilof. Mam, dzięki, że się martwicie. Dobra, wracamy do TPK. Easy ta wieża była. Nie sądziłem, że bez lifesteala ten boss będzie takim gównem pieprzonym, serio. Ty jednak ten enchant, że moba podbija wysoko jest dobry, bo on nie może cię bić. Spoko, Luka, spoko. Nawet szczurków nie musiałem przyzwać. Chłop się wypieprzy tak o. No właśnie zrobię flapi, zrobię, pamiętam ten item. Weź mnie ulecz, bo żal mi jedzenia wydawać na to. I plastrów. Dobra, dzięki. Że ja pieprzę ten boss. Już ochłonąłem po walce Najmana. Jeszcze nie słyszałem, żeby dostał karę finansową, więc nie. Ale jak dostanie, to git. Ok. Wtedy na spokojnie ochłonę. Dobra, słuchajcie. Po tym jak zrobiliśmy wieżę, nie spoczywamy na laurach.
Idziemy na następną z bomby. Bo jesteśmy giga do przodu. Co prawda szkoda tego, że w dupę umarłem jak śmietnik. Ale no co no. Bywa, bywa. Dobra, użyjmy sobie tych w dupę tych. No, 26. Zrobimy nową tom. Nie było 50 expa? No wydaje mi się, że... A czy nie wiem w sumie, no. Ktoś ma shota, to możecie, ale luj z tym, ufam w miarę widzom. Kula szlamu, ten amulet masz w plecaku. A rzeczywiście. Poczekaj, zobaczę, który lepszy. A nie, bo ja w ogóle nie mam. A, to dzięki. Nie spojrzałem, że tego nie założyłem. Dzięki, dzięki widzom. Ale patrzcie, jaki loot! Złote jabłko, 3 bloki diamentu pieprzone. Rozumiesz to? No to już jest OP. Pieprzone 3 bloki diamentu. To jest kozacki lucik. Co 4? Czwarty level był? A czwarty level był? Ja pierdziele, to ja banuję tych śmietników. A w tym Bimka, który nie wiem, czy... Może mi powiedzieć jakiś moderator, czy ten śmietnik ma tu jeszcze VIP-a, czy już ma perma, bo mam nadzieję, że jednak to drugie. Który pisał tak: miałeś 57 śmieciu i umarłeś jak szmata. A ja widzę na szocie, że miałem pieprzony czwarty level i czwarty level odzyskałem. Nie pisałeś, tak? Dobra, sprawdzam to. Stawiasz na szali VIP-a, bo tylko żarty były. Nie zabrałbym ci go przecież. Ty kończysz kopalnię jak Najman karierę. Dobra. Fajny patyk, kek w XD. Co ja? Ty rzeczywiście tak nie pisał. Co tu zrobić, żeby wyjść obrotną ręką? Pisałeś pewnie coś bardziej obraźliwego, więc masz farto, że chociaż tego, ok? Moda na przeprosiny? Dobra, specjal dla ciebie na przeprosiny, patrz. Foka normalnie jest brana do ręki, gumowa, to jest gumka do ścierania i patrz. Gdzieś? To dla ciebie, Bimek. Ale jak jeszcze raz napiszesz, że miałem 57 level, to cię permuję. Nie no, Bimek, ciesz się ze specjala. Specjalnie dla ciebie był ten specjal. Dłuższy niż walka? Wiadomo kogo. Ten specjal? W sumie prawda. Dobra, czekajcie. O kurde, woda. Nie banuję go przecież. Ale bosik serio był cienki. W sensie, ja myślałem, że on był silniejszy dużo. My go zrobiliśmy jak po prostu frajera pieprzonego, rozumiecie to? Dobra, bloki diamentu se zamienimy. I te diamenty, a my jeszcze mamy tu diamenty. Zobaczcie ile diamentów, czas chyba na sloty, co? Na masterful full secik, ja pierwsze. Masterful full secik robimy. Jezusie. No. To jest plan, 50 diamentów do wydania. No co, no to jest bogactwo akurat. Nie śmiej się, ok? Proszę, nie śmiej się. Na co mi kompat? Wypieprzaj. Ej, może dobiję level na tym. Nie dobiję 30 na przypalaniu na pewno. Dobra, pyk. Złote jabłuszko, slime ball. To wypieprzałem. 4 te. Zaraz idziemy na następną wieżę. Poszukamy sobie ich. Także nie bójcie się, widzowie. Tylko po prostu chcę posortować te rzeczy, żeby nie nosić gówna tyle w ekwipunku, bo potem nie będzie miejsca. Ja pierdzielę, ile ja tych bloków węgla mam.
Dobra. Wypieprzę teraz to jeszcze tak. Tą łopatę, czekajcie, to jest to dobra. Zostawiam ją. To wypieprzam. Name tag jest przydatny, czy to jest gówno? I Blaze Rody. Blaze Rody chyba okej, okay, co? To wypieprzę. A nie, to było przydatne potem do zrobienia tego Neptuna na szyjniku. I to chyba tak samo mi się wydaje. Blaze do potek jest? A, dobra, dobra. Ja złote jabłko wezmę na wszelki, co? Jakby były naprawdę ciężkie chwile w walkach. Zara robimy sloty na full, ekwipunek na full. Full na full i idziemy dalej. To schowam. Miałem robić tego. Skład zapasów, ale wolę wieżę teraz. Bo mam niedosyt po tej. Gdzie to? Tu. Kik, kik. To wezmę. Kik. Aloj, wypieprzasz. Wypieprzaj. Dobra, jest ok. Co się stało, Green Red? Dobra, pyk, pyk. Czy ja mam więcej? Nie, nie mam. A, Recall Potion mamy, czyli zrobimy z bomby wieżę. I wiecie, o co chodzi, cofniemy się do bazy na S. No, także dobry plan się szykuje, serio. Kurde, no ja mam wszystko zapieprzone tutaj już. Czy ja nie mam miejsca na nic. Ty, a może wezmę sobie na przykład 7 Ender Pearl, jakbym był u bossa, i żeby zejść szybko na dół i nie umrzeć, rzucę ją, co? Git plan? Chyba gituwa. A, i książkę nową. To się robiło też z Ender Pearl. Czekajcie, to było 4 chyba. 4. Jedna wystarczy? Wystarczy, bo 30 bije mega długo. Nie przejmuj się, Greenet. Nadrobisz sobie i tak siedzisz na chacie, także S. Zrobimy to. A co to gówno? To podniosę. Naprawdę? Pulpi ciulpi to bardzo wysoki. Jak bossa będziesz chciał walić, to nie otwieraj skrzynki, tylko właśnie tam do niego. A wybuchnie i tak wieża, czy wtedy nie wybucha? Może ktoś powiedzieć? Na co mi w ogóle te biblioteczki? Po co ja to w dupę noszę? Dobra, sloty! Full ekwipunek na master, master full robimy. Full. Jazda. Helmik. Lucky. O kurde, czekaj. Ale co daje Lucky? To jest jak fortuna, nie? Helmet. Gdzie jest w dupę helmet? Chcę zobaczyć, czy on ma takie same. Boots. Kurde. O kurde, trinkety się da jeszcze zmieniać. Ale zapomniałem. Trzeba pozmieniać. Nie, masterful na pewno jest. Co to za botka w plecaku? Recall. Jopi. Protect. Ty, no ja nie wiem. Poczekaj. Hell. No co to za gówno jest? No gdzie jest helmet tego? Czy armor będzie? Czemu są buty? Spodnie i horse armor. Co się w dupę dzieje z tą stronką minecraftową?
Co to w dupę jest? Tylko nie ma tarczy Masterful, a jaka jest najlepsza tarcza? A, ta co daje pół armora, ale minus movement speed. Hit. Ty, bo zmarnujemy wszystkie diamenty i się okaże, że nie ma mas... Dobra, jest! Już miałem walić z główki w monitorek. Dobra, to zostawimy ten hit na tarczy. Jak zabiera, Boże, jak zabiera! Jest w końcu! Ja pierdzielę, połowa diamentów już się poszła pieprzyć. Proszę, proszę, proszę. Jeszcze miecz nam został! Dobra, ja miecza nie tykam. 17 diamentów, nie tykam miecza, bo nie wypadnie. A sword jest legendarny był. Dawaj. Dziesięciade. Dobra, zostawiam 10D. Dalsze sloty, widzowie, jak będą diamenty. To jest bida. Co zrobisz? Bida jest. Niestety. Dobra, idziemy na bossa. Znaczy poszukać wieży. Tak naprawdę. Dawaj, nie, dalej nie robię. Bo jak na bossa będę miał jakieś gówno, tego nawet nie zrobię. Tam była wieża, gdzie ja byłem? Gdzie mnie wtedy mob zabił? Nie pamiętam nawet. W sensie to było tu, ale to nie jest wieża, to jest zamek cały, ja tam nie idę teraz. Poza tym jakiś widz pisał... Nie wiem, czy to był fake, że tam i tak loot jest gówniany, tylko moby są. Także wolę wieżę zrobić, w której jest loot dobry i ta drugie też. Rozumiesz? To jest wieża, tylko X4. Podobne, to masz rację. Czekajcie. Enchantów żadnych nie robimy, tak? Mało trochę tego, ale liczę, że po drodze mam owce i sobie zrobimy. Do tej wodnej nie idę, bo ja mam koronę, a nie chcę bez niej robić. Boję się, że tam woda wleci i gówno będzie z tego, także... Także poszukamy po prostu! O! Jak szybko wieża znaleziona jest? To jest dziurawa? Poczekajcie, gdzie była dziurawa wieża? Tutaj. No to już mamy wieżę. Dobra! Wielka podróż! Wieża 2. Tu jest. Jak daleko jest ta wieża? Może ktoś powiedzieć? 700 metrów? Co to w dupę jest za trasa? Jest? Dobra, poczekajcie. Wypieprzę też to. Wezmę te Ender Pearl, tak jak mówiłem, na wszelki wypadek. Mięsko na lifestyle. Te książki do expa też sobie będę nosił. No nic, będą po drodze owce, to pozabijamy i... Tupę gdzieś piwór tutaj. Pozabijamy owieczki po drodze i zgarniemy sobie na bandaże, bo mam ich mało. Kurde, jak mi się pić chce. Właśnie, jak się nazywał ten amulet? Nie Neptun. Nie Poseidon. O, jest. Stone of the Sea. Dobra, ryba jakakolwiek. Pryzm... Jakiś kryształ. Nie wiem, co to jest za nazwa. Jakiś pryzmat? Co to jest gówno?
I to, a żeby to zrobić, trzeba glowstone, czyli to, znaczy to mamy, to jest z tych światełek, tak? To też mamy i to mamy. 4, 8, 16. Nie mamy 16 tego. Ale jest close. Myślę, że po wieży będziemy mieli na ten amulet of the sea. Nie wiem, wiem, że jest Death Scroll. Będę go używał, tylko zapominam go użyć. Siema, napieprzamy się? Dawaj. Super, jakie to jest CS. A jakie AD mam teraz na tym? 6,5. Nie wiem, czy te procentówki jakby doliczają do tego AD. Czekaj, to jest temple. Wieża 500 metrów. Zdejmę to. Dopiero założę w wieży. Bo zapomnę się i stracę HP w lui, nie potrzeba. Ale nie mam, wiesz czego? Nie mam tego dusta z glowstone'a. A to na wieży leci, więc wtedy se zdobędę. Obok wieży jest smok. O ja pieprzę. Lui, damy radę. Damy radę. Dobra, walę cię. Tenek skacze na mój widok. Por wypuścił. Czekaj, dobrze idę? Tak. Co Dedzik? Co ty pieprzysz? Już? Jeszcze żyje. Szybka wspinaczka po górach. Tu jest za dziwne te. Niedźwiedzie. One się leją czy nie? Ty Yeti napieprzasz się czy nie? Dawaj śmieciu. Wypadło mięso z Yetiego. Co daje? Pomogłem ci wyjść. Może być lodowy smok? A no widzę, że coś tu jest. Ty, lodowego smoka jeszcze chyba w grze nie widziałem. Czekaj, to jest jakaś pułapka? Gówno, a nie pułapka. A właśnie, poczekajcie. A, mam to tutaj, dobra. A ja mam dwa te... A, to teleportuje do innych graczy. Ja pierdziel, to jest useless na solo. To wywalam. Twórz waystone i będziesz mógł się tepać do bazy. Co? Poczekaj. Ty, return scroll jest w ogóle, ale waystone się dosta... Już tworzę. Ale nie, recall scroll jest spoko. Który możemy zrobić na S. To zrobimy sobie potem, ale i tak mam podkę teraz do tepania do bazy, więc easy. Co ja taki głodny? Na szczęście koninę mam. I wody się trzeba też napić. Nie, nie, Pawciu. Takich rzeczy to nie robimy, bo to bez sensu. Kurde, ile mi zadało? Dużo. A mam mało apteczek. Ale mam lifesteala, którego chyba z bomby użyję na wieży. Ja pierdzielę. No. Kurde no. Przeskoczę.
No. Czekaj, bo źle idę. Ale dobrze. 150 metrów. Zaraz będziemy. Druga wieża w karierze. Ty szmato! Pamiętam cię, Wirli. Pogonił mnie. Kara. Śmiech głupi. No co, kara musi być za takiego śmiecia. Biłem w early game, bez zbroi biegałem, szukałem w dupę, żeby motykę zrobić tam, czy tam łopatę, czy co to jest. I co? I frajer się rzucał na mnie. Dobra. Czekajcie, widzicie gdzieś owce? Bo mi się przydały. Ale ja nie widzę. Jak znajdziesz Waystone, to go weź. Da się go podnieść? Przecież ja byłem przy Waystone'ach kilku. Nie wiem, czy da się je niszczyć. Samowieczki. Lepiej na tym wyjdę, jak zrobię tak. Dobra. Poczekajcie teraz tak. O! Bokchamp! Ulecz mnie. I teraz tak, poczekajcie. Wystarczy mi ten? Chyba tam. Idealnie nawet. Dobra, mamy więcej. Już raczej wystarczy tyle do... na pokonanie tej wieży. Wiecie co? Założę koronę, ona mnie przy okazji wyleczy, żebym miał full HP. O, tam jest owca jeszcze. No lecz mnie! O, dzięki. Co jest? Ty, one tak szybko odrastają, czy o co chodzi? Ty, co jest? O co chodzi z owcami w tej grze? Nie jest git, że odrastają. A, jeszcze mam to, no tak. Ale na razie chyba wystarczy. Dobra, jest! To jest identyczna z tego, co widzę. Dobra, widzowie. Łyczek wody. Na start. Jednocześnie łyk yerby. Na pobudzenie przed walką. Coś jak żołnierze w Wietnamie, co brali też przed walką. Może nie yerbę, tylko coś mocniejszego, ale rozumiesz. Jakie czasy, takie w dupę wzmacniacze. Dobra, dawaj. Kill off jest. Ja pierdzielę, smok. O, wełna. Nie to. Gdzie mięsko na lifesteal? Bo by się przydało już chyba. Dobra, dawaj, mam lifesteal. Szybko. Oro. Co on w dupę robi? Szmata, on mnie podpalił. Chyba deduba. Wiesz co? Ten lifesteal z gównem pieprzonym. Dał coś ten lifesteal czy gówno? Śmieć. Chyba gówno pieprzone. Ale spokojnie. Nic się nie stało. Wodę nie mogłem rozlać właśnie, bo miałem koronę. Ale to nic, bo mamy Death Scrolla, zaraz go zrobię. I mam tajną techniczkę.
A, pokażę wam. Stracę wszystko? Co ty, popieprzony jesteś? O nie. Nie mam mięsa zombie. Nie wiedziałem, że do tego trzeba. Czy mam perły? Nie mam, właśnie w dupę nie mam mięsa zombie pieprzonego. W dupę pieprzonego. Jezusie, muszę zapieprzać. Poczekaj, tylko patrzysz, coś jeszcze potrzebuję. Wiadro z wodą sobie wezmę, bo uschnę po drodze. Mam. I jakiekolwiek jedzenie. Dobra, melony. Dobra, damy radę. Możliwe, że mobów już tam nie będzie, bo jestem mega daleko. Wejdę i zbiorę itemy. Dążę. Dążę, to nie jest daleko, to nie jest daleko. No mam tarczę, mam. Perłami się przemieszczaj. Wypieprzaj, chłopie, no nie mam czasu teraz. Śmieciu pieprzony. Sorry, w dupę, no zdenerwował mnie. Chłop się teraz rzuca w śmieciu. Frajer utrudnia. Dobra. Perfekt, perła. Ez? Tupę Mount Everest zdobyta. Jezu, mam 1 HP w stopie i nie mam bandaży. Zapomniałem o nich. Ja pierdziele, nie da rady, umrę. Nie mam jak się ule... Nie! Pamiętam! Jest wróżka przy wieży. Ale nie rzucam już perłą. To jak ja zejdę tędy? Żeby nie stracić tego HP 1. Kurde! Dobra, idziemy. Daleko jestem? Lag w dupę, lag! Dobra, działa. Co to jest? Łucznik. Nie, błagam, błagam. Jezu, żyję. Goni mnie? Gdzie ta wróżka? Gdzie ta pieprzona wróżka? Woda? Luj z wodą na razie. Gdzie ta szmata jest? Przecież z takim HP to tam wejdę i mi na gongę zabiją. Ona gdzieś była przy tych owcach, czyli gdzieś tu. Słychać? Jest! Boże to... Co ty robisz? Chodź tutaj. Proszę cię. Ulecz mnie, no ty szmato pieprzona.
Co ty odpieprzesz za manianę teraz? Dobra, leczy. Itemy stracisz? Chłopie, jak wejdę z kostkami, które wiszą na naskórku, to i tak stracę itemy. Trzeba się uleczyć. Spawnuj szczury, no wezmę szczurki. Dobra, luj. Wchodzę tam, zamuruję co się da. Aby plecak przetrwał. Tutaj też są te? No nie mogę tam wejść! Nie wyrobię, psycha mi zaraz siądzie. O mój Boże. Dobra, najważniejsze chyba rzeczy podniesione. Dobra, no wszystko, wszystko podniosłem. Wszystko co się dało podniosłem. O mój Boże, udało się widzowie, S. Może nie do końca S, ale... ale POG. Jezus Maria, ja tak obsrany byłem, czy się nie uda. Dobra, już nie szarżuję tak. Nie szarżuję tak już więcej. Powoli robimy wieżę, bo w dupę szarżowanie się nie sprawdza jednak. Gdzie mam jakiekolwiek bloki pieprzone? Nie mam bloków, żeby postawić tu. Wypieprz, śmieciu. Zamknij ryj tam drugi jeszcze, mi się wypieprzył tu. Podejdą? Nie, za wysoko jestem. Dobra, nieważne, najpierw się uleczę. Gdzie mam bandaże? Te zwykłe bandaże! Tutaj. Nie jest tak źle w sumie, ty myślałem, że jest gorzej, ale ja jestem teraz tanki dosyć. Z tymi itemami. Szczurki, masz rację! Gdzie pałka? Jezus, pałki nie podniosłem z tego co widzę, musiała wypaść za wieżę. Widzicie pałkę? Gdzie? A tutaj! Dobra, dobra, dzięki. Dobra, szczurki. Go 2. Bo mnie zepchniesz! Dobrze. Zabija się gówna. Dobrze. Padł. Śmieciu pieprzony. Gdzie książka? Zabijać te pieprzone gówno. Jezu, smok! Jezu, zbugowała się gra, czyli tylko u mnie. Widzicie to? Nie, dobra, już jest wszystko git. Miecz? Dobra, jest tutaj. Wypadł mi ten gorszy. Wypadł mi ten gorszy, spokojnie. Bo jak bossa się bije zombich, to wypada broń, bo on może wypieprzyć ci z ręki, frajer. Śmieciu. Biedny kurczak. Wiecie co? Chyba wycofujemy się tepekiem do bazy, co? Nie wiem, czy jeżeli smog będzie im pomagał, to na pewno się to nie uda. Nie to.
Czy ja wszystko założyłem? Nie. I to. Czekajcie, prześpię się. Mam, błagam, żeby miał śpiwór. Mam. No nie, spokojnie, nie wycofuję się, widzowie. Dla was pójdę się napiję, przejść dalej. Daj mi spać! Dobra. No właśnie nie mogę wodą podlewać, ale dlatego zdejmę koronę do walki, bo w koronie nie mogę walczyć. Ona jest ogólnie według mnie trochę gównem przez to. Ona nie jest zła na Endermany, ale tak to jest do dupy ten item. Także nie będę tego ogólnie nosił. Tylko jak trzeba. I powypijam gówniane itemy, no ja mam tu gówna dużo. To daj. Wszystkie do HP wezmę na siebie. I Recall Potion też na siebie. To wezmę tu. Teraz tak, to kick. Skóry, no nie wiem. Jabłko wezmę do siebie. To schowam. Zwykły kilo wezmę do siebie. Wezmę, powiedzmy, tyle tych perełek. Pyk. Nie, nie mam budulca. Dobra, to będzie budulec. Albo to. Dobra, może mi się iść napieprzać. Jestem gotowy. Ile da się szczurków na raz? Z 5 chyba. Nie jestem pewny. Dobra. Jestem gotowy. Ale widzieliście, że smok mnie na hita nie zabił. To jest chociaż pozytyw z tej całej pieprzonej akcji. Dobra, go! Śmieć. Źle mam itemy. Co tu się? Czekajcie sekundkę. Tam na dole też są zombie, trzeba ich poczyścić, frajerów. Jezu, ale ile ich tam! O mój Boże, co tu się w dupę dzieje? Nie mogą do mnie wchodzić tak sobie. Także zablokujmy przejście z dwóch stron. Nie, tu nie mogą chyba. Słyszę też smoka pieprzonego. Ale się sram. Bo straż wizaku zrobiłem. Tylko nie wstawiłem na it. Widzisz. A, tu
jest clear. Co to jest? Nie znam tego. A, to jest exp po prostu, jak głupi jestem w dupę. Ta exp, że to już miałem. Lesser Fire Aspect, nie chcę tego. Brutality, to nie pamiętam co to było, chyba w typówce nie mają zbroi DMG. Sharpness 2, same gówna, to wypieprzam. Nic nie jest dobrego tutaj. To jest chłodzenie, możemy wziąć. Zdejmę sobie to na książkę. Po prostu robię porządek trochę, bo nie mamy miejsca. A dalej będzie przecież więcej itemów do podniesienia, wiecie o co chodzi. Ja mam zwykłe pochodnie. Mam tylko te lepsze? Nie, tu są. Pieprzaj. Czekajcie. Sam nie wiem jak to wszystko wziąć. Może tak. No idź. Idźcie. Plecak miał. Nie, nie chcę tego. Ja się boję, że smok tu puści fireballa, dlatego to zakrywam. Powoli to róbmy. Ty, tam był smok? Nie jestem pewny, czy go nie widziałem przed chwilkę. Fajna. Wezmę na buty. Woda, a woda, dzięki, dzięki. O mój Boże. Dobra, słuchajcie. Śmieciu! Słyszę ich. Go. Na szmaciarzy, jo! Walić, idźcie tam, idźcie tam! Sorki szczurki, nie chciałem tego dla was. Ja pierdzielę, ile tam jest golden łuczników, ty! No, zejdź mi z pleców! Szczur mi na plecy siedzi! Co on robi?! Dead. Ja pierdzielę, nie, no nie mogę tak szarżować!
Jak spakowaj, chyba mam prawie całą pełną książkę. Tam mało już wejdzie. Szczur dalej mi na plecach siedzi. Dobra, ze sobą się leją. Kurde, puść mi, śmieciu pieprzony. Wracam. Daje to ten lifesteal pieprzony. Ja pierdziele, to jest smok? On jest naprzeciwko nas. Tuż naprzeciwko nas jest pieprzony smok, rozumiecie to? Dobra, spać szybko, zanim mi się tu jeszcze więcej gówna porespi. Gdzie to? Gdzie to jest? To wylop pieprzone! A dobra, dzięki, dzięki. O mój Boże. Bossa nie zrobisz jak smok przeszkadza, też mi się wydaje tak. Dupę. Największy problem. Ty, mamy dwie książki na 30 levelu, rozumiecie to? Plus 16, 17. Ja pierdzielę. Warto by coś tu pójść na pałę, żeby po prostu pójść. Czekajcie, co ja podniosłem? Protection 2 tylko, gówno. Dobra, zupę se wypiję. A ja mam full HP, dobra. Czekajcie, co ja mogę powypieprzeć? Dobra, wywalam te gówno, nie używam tego w ogóle. To pióra wypieprzam. Steki zostawię. To zostawię, strzały wywalę. To wywalę. To jest mi potrzebne na potem. Nie wiem, czy emerald jest potrzebny. Nie no, bojowy, nie będę próbował takich taktyk, ale dzięki za propozycję. Dużo ich tu idzie? Dawać gówna pieprzone, dawać! Szmaty! Zapraszam, śmieciu. Brzmi jakby tu 50 zombie szło. Szczurki. Jezu, jak ten exp tu zapieprza. To jest aż chore. Nie no, ja mam dużo HP tego celu. Idź tam! No idź tam! Dobra, powolutku w miarę. To jest boss. Na bombę bossa? Jakie gówno głupie. Lucky strike. Ciekawe co daje, może to zdejmę.
Ten silverowy bym chciał. Lucky Strike. A, dla rzucanych itemów. To jest gówno. Diamentowy ten, wilczkowy. Chyba ok, wezmę. Czekajcie, czekajcie. Co to jest? Ja nawet nie zablokowałem. Dobra, to jest gówno w porównaniu do tego, co mam. Won, won. Przetest. Jest szansa zwanshotować bossa, tak, tak, ale no to jest, raczej nie liczę na to, to jest, wiesz, ksiądzie to pokcząp, ale wątpię w to mocno, że to siądzie akurat. Dobra, jakie to ma buff? To ten chyba lepszy, nie? Także zostawię to. Czekajcie, chcę jeszcze powypieprzać rzeczy. Wiecie co? Wypieprzę te pajączyny, bo to gówno jest. Useless. To jest mój potek, który miałem. Schowam też diamentowy miecz. Drugi. Ale czemu dłużej bijesz, tym większa jest szansa, że złączysz od czym dłużej. Teraz się będę napieprzał z nim. No nie wiem, zobaczymy jak dużo jeszcze zostało. Wiecie co? Wezmę tak, złote jabłko w rączkę, wody się napiję szybko. Na, przed bossem użyję złote jabłko i lifesteal. Taki mam plan. Liczę, że gówno zadziała. W sensie, że dobrze zadziała. Zakrywam to, bo wiecie, no jednak ten pieprzony smok, jak mnie trafi. Tak, tak, no zakryłem. Tutaj nie wiem, czy to zakrywać, ale raczej to nie jest aż takie utrudnienie. W ogóle my tak długo już tu jesteśmy, że te spawnery, one po jakimś czasie pękają i chyba już popękały tam wyżej. No idź tam! Pokcząp. Totalny w dupę pokcząp. Mam coś, co mi zatruwa ten. Wither. Fryer. To jest ostatnie piętro? Nie, jeszcze jedno chyba tylko. Mam strasznego slowa. A! To nie slow, to gówno! Wylej wodę na bossa. Wylej wodę na bossa, to nic nie wybuchnie? Naprawdę? Ten live still działa, zobaczcie. W dupę, jak go podbijam, to jak w Tekenie Huarangiem, ty combo weszło całe. Frajerowi na czapę. Ktoś jeszcze śmiecie? Ja pierdzielę, no deszcz mobów! Wypieprzę śmieciu! Deszcz mobów był. Jaki ma? O, to jest ocieplanie, też okej. Tylko nie wiem, czy to się da zdjąć w sumie. Protection 2 to gówno. Jakby było 3, to bym wziął, tam sobie potem połączył. To się szmato stoisz i patrzysz. Go.
kiedy Tekken Notera był chłorangiem, weszło combo S. Ostatnie piętro chyba jest następne. Źle zrobiłem, że pobiegłem w ten ruch. Nie powinienem się aż tak zagłębiać. A, umarli. O mój Boże, ty w ogóle była potem ulepszona pałka. Pamiętacie, co spałniła chyba po dwa szczury naraz. Ta, leczę właśnie głowę. Dobra. O, pas! A pas się da chyba zrobić. Dobra, to jest ok. Czy to się da stakować? Nie da się, to nie będę tego wspierał. Jaki pas jest? On ma coś tu? Nic nie ma, trzeba będzie go pozmieniać. Co to? Pieprzony pająk. Chciałby 31 level. Ale staram się teraz nie wydać i trochę... Znaczy mamy dwie książki na 30 ogólnie też. Wiecie co? Sprawdzę coś dla widzów. Bo jest szansa, że będzie książka, którą sobie zenchantujemy. Znaczy zrobimy ją jako książkę expo. Rozumiecie? I będziemy mogli odłożyć ten 30 level co mamy. Ale nie ma niestety. Dwa smoki mówisz, że są? Ogólnie nie słychać ich, co jest plusem, bo one latają po okolicy, więc możliwe, że se poleciały na razie. Co za dźwięk? A to śmierć. Podlecisz tu śmieciu? No. Ale że taki item dropnął, opa? Chyba looting 10 wbity. A woda. Wypieprzam to. To nie jest jeszcze ostatni. Ostatni jest tam wyżej, o jedno. Go na frajerów. Go, go, go na frajerów. No! Cześć, oni nie mają tam już spawnerów chyba, tak mi się wydaje. Nie mają. Macie za karę tak, za to, że jesteście szmatami pieprzonymi. To was bez honoru robię niczym. A nie ważne. Pomóżcie mi, szczury pieprzone! No, dzięki. Sorki, że was wyzywam szczurki, no ale same rozumiecie. Napięta sytuacja, fair. Śmieciu, wychodź z tej ściany. Zniszczę ten drugi. W ten sam sposób. Kurde, udało się. Te debile ciągle na łeb. Co tu było?
Jest, 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 jest! Widzicie to co ja? Patrz to! Co robi człowiek od 300 IQ, który ma. Stawia to gówno, bierze pieprzoną siekierę, niszczy to gówno. Bierze se książkę, stawia inne gówno, na przykład takie. Robi tak, pyk, 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 pyk i ma enchant w dupę, znaczy to, oj, pyk. Ja pierdzielę, tylko tyle odłożyłem? Five head S. Mamy trzy książki na 30 levelu. A ty co w dupę, duszku? Dobra, podejdę do ciebie, śmieciu, bo taki kozaczek. Frajerzyna pieprzona. Uleczę się szybko. Mało slotów jest, to jest problem, bo z bossa leci duży drop. I się trochę obawiam. A, to są żelazne. Pyk. Okna, w dupę, muszę okna zakryć. Bo mi smok przypija przy mnie. Jestem prawie na wysokości smoka, tak mi się wydaje. Jest, widzieliście go? Był smok. Frajer pieprzony, był. No, jest dosyć daleko niby, ale... Co, na hita go zabiło? Tak gówno głupie. To gówno jest... Czekajcie, myślę, czy... Wiecie co, wezmę te diamentowe. Zaklnę sobie, żeby połączyć. Tego nie biorę. Nie wiem, co to za dżin. Co za rodzaj w sensie. Śmieciu pieprzony. Won. Zrób se psa, nazwij go Egida, daj mu zbroję. Ja mam nawet diamentową, ale... To na razie za trudne. Słyszę jak napieprza jakiś żywiołek bomby non stop. Podleć tu śmieciu, cię zwanshotuję. Ty szmato. Podleć tu. Dobra. To ja do ciebie podlecę. Śmieciu. Dobra, serio jak tu wyleję wodę, mówicie, to nie wybuchnie? A czemu tak jest? Nie no, chyba tak nie jest. Szczelam. Dobra, może być tam przestrzeń. Czekajcie, wiem, że wyżej jest. Wiem, że wyżej jest, ale co za różnica, czy ja wejdę wyżej, czy tu. Ale nie mogę wejść wyżej się z nim lać, bo wyżej, panowie, to jest pieprzona ta, otwarta przestrzeń. Jak wyżej, to mnie smok będzie lał. Tu muszę wylać wodę. Dobra, czekajcie, zróbmy porządek w ekwipunku, żeby jak nie było. Postaram się jak najszybciej. Jak najszybciej się postaram, słuchajcie, plan. Jak najszybciej jest to możliwe zabić go, zebrać wszystko co w dupę wypadnie i wytepać potkiem, żeby smok mnie przypadkiem nie ubił. Taki jest w dupę plan. Może się udać. Dobra, to wypieprzam. Skóra jest. To wywalę. Steki, dobra, wypieprzaj. Nie wiem co to. Dobra, won, won. Te rzeczy zostawię. Nie wiem, czy warming się dało zdejmować. Won, 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 won. Czekajcie. Skrzynkę weź na dół w ręce. No też niby jest to opcja. Nie wiem, czy to naprawdę działa. Ale mogę spróbować to zrobić.
Jak wchodzisz na górę do bossa, to zawsze na szybko opróżnij skrzynkę jego, a później... Wiesz co? Wyleję tu wodę. Znaczy w Minecrafcie chyba jest tak, że wybuchy nie działają w wodzie, więc teoretycznie nie powinno zniszczyć to. Ale no czy to tu zadziała akurat? No nie mam pojęcia. Poczekajcie, jeszcze zrobię sobie oczyszczenie z gówien, żeby jak najszybciej, jak się to w dupę możliwe. Dobra, drewno to sobie nazbieram. Złoto też. Tego nie chcę wywalać. Tego nie chcę. Wypieprzaj, wypieprzaj. Kurde, ja to rzucam tutaj. Dobra, pozbędę się tego szybko, zobaczcie. Nie tak. Five head. Dobra. Mamy arenkę. Zrobię wyprawę na 10 kratek w RLC? Zrobię, ale to na pewno jak będę już mocny. Dzisiaj na pewno nie, bo dzisiaj co? Niebawem kończymy. Myślę, że po bosie będziemy się zbierać na ligę. Wylej 3 wiadra? Nie, jedno sobie zostawię na wszelki wypadek, bo się boję, co się stanie. Wyleję 2 wiadra. A raczej mam lepszy pomysł. Zrobię nieskończone źródło najpierw. I potem porozlewam. Lepszy, co? Pomysł. Znowu five hedzik. Nie, źle się robi. Dzisiaj inaczej robi. Czekaj, nie mam korony? Nie. Jeszcze powypieprzam rzeczy, to czekajcie, zrobię tak. Pyk. Znaczy on ściany nie będzie mógł zniszczyć? Upgrade plecaka, bo masz dużo skór? Ma to sens, ale zostawię sobie to już na te. Chociaż nie, mogę to teraz, masz rację, więcej wyniosę. Tak, tak, dobrze piszesz. Widzą, mądrze, mądrze. Gdzie jest wełna? Tutaj. Zobaczymy, czy w ogóle ja jeszcze mogę zrobić upgrade razy dwa. Raz. Kurde, full jest. Szkoda. Myślałem, że będzie strzałki potem do klikania. Fajnie by było. Nieskończony ten upgrade. Aleluj. Podniosę tą. Rozumiesz, że jak wybuchy w wodzie zadziałają, to pozmywa wszystkie itemy gdzieś na dół? No ale podobno nie działają wybuchy na wodzie, no o co ci w dupę chodzi? No jak ja mam inaczej zrobić? No teoretycznie mogę spróbować zbiec z tym. Tak jak pisał widz jakiś. Właśnie ciebie szmatu szukałem. Czy ja mam wystarczająco bloków w razie czego, żeby się wysoko dostać? Dobra, luj, będziemy używać co jest. No ale to jest trochę co innego niż TNT, no bo to... Pytanie, czy to boss niszczy wieżę, czy wieża się niszczy przez to, że otworzyłem skrzynkę. Aż z automatu, wiesz o co mi chodzi? Wtedy go zabiłem i się niszczyła, więc ona się zniszczy z automatu. Przecież. No właśnie. Jak zabiję bossa, to wieża się niszczy. Nie, bo on zaczął niszczyć wieżę, jak jeszcze żył. Bo spadł do mnie przecież. Ona się niszczy chyba co jakiś czas. Stopniowo. Czekajcie. Poustawiam rzeczy. Dobra, to wypieprzam.
Dobra, mamy dużo slotów całkiem. Mam nadzieję, że wystarczy w ogóle. Jezu, jaki obsrany jestem przez tego pieprzonego smoka. Gdyby go nie było, to normalnie mi się wpieprzył, zaorał bossa i nie popełnił tego debilnego błędu co ostatnio. A tak to co? Nawet jak to wyjdzie, to w sumie co? No boss i tak rozpieprzy mnie. Znaczy smok. Czekajcie, bo ja chcę to dupę zatamować. To. Kurde, w dupę, no. Nie rozlewam tej wody. Nie będę rozlewał tej wody. Po prostu walimy się z nim. Może nie ma akurat smoka? I są dwa. Któryś widz pisał, czy są dwa. I są dwa, bo jest czarny, widziałem jakiś. I czerwony. Tylko nie wiem, gdzie jest tamten, ale możliwe, że ten nie atakował, tylko ten drugi wtedy. On mnie nie one-shotuje, to jest plus. No, spróbuję podnieść tą skrzynkę, tak jak piszą widzowie. I zobaczymy, czy się uda. Jeżeli tak, to jest totalny pokrzęp. Jeżeli nie, no to co? Luj. Niestety, wtedy będzie. Zjem jabłko przed tą całą akcją. Z bomby. Dobra. Mam jakiś budulec, mam go bardzo w dupę mało. Gdzie mój kill off? Na długo się szykuję, bo to jest naprawdę ciężko się zapowiada przez smoka pieprzonego, no. Czekaj, ale dobra, próbuję to podnieść. Szykujemy się. Ty, ale to nie jest glitch? Ty, wydaje mi się, że to jest trochę nadużywanie mechanik jednak w RL-crafcie. Złodziej? Spieprzam ze skrzynią ile sił. Jezu, jak tu jest daleko. A dobra, to jest ostatnie. W sensie jesteśmy na samym dnie. Ty, tu postawić to myślicie? Bo, czy boss zajdzie aż tutaj? Nie, dotąd się aż nie niszczy, prawda? Mogę im otworzyć piętro niżej? Wiesz co? Najpierw jeszcze drugą ukradnę. Potem przeszukamy. I potem pieprzy się na górę do bossa. Zabije szmatę. Bo on ma skrzynkę też swoją, w której jest najwięcej. To jest tu już? Nie. Przecież tam było jedno. To jest tu. No złote jabłko się poszło, zmarnowało, ale mogło być tak, że się rzuci na mnie i coś by się udało, więc. Ale luj z tym złotym jabłkiem. To nie jest to zenchantowane. A w ogóle w RL-crafcie da się te jabłka, co kiedyś były w Minecrafcie, nie wiem czy wiecie. Te zenchantowane jabłka. Shop pracz? No i luj. I naprawdę mogę to sobie otworzyć teraz? Ty rzeczywiście. Ale tu jest dość średni lód z tego co widzę w porównaniu do tego co jest wyżej. Wyżej mogą być diamenty i tak dalej. Także no. Ale zawsze coś. Dobra,
3% AD, o, bog. Czekaj, jeden pierwszy się dał? Dwa się... Jeszcze 8%! Ale to dużo daje AD dodatkowego! Dużo, nie? Coś jeszcze? Dobra, gówno, nic. Luj. Dobra, widzowie, wpieprzamy się na bossa gównego. Oby wyszło to gówno. Siema, mała czarna, witam. Zniszcz sufit i ukradnij skrzynię. Udaje, że nie żyje śmieć. Już widzę, że palisz głupi. Jezus Maria! Stary się ocknął, po pijaku stał. Dobra, biegnę na górę, zabieram wszystko. S! No jaki tam ze skrzyni? Nie widzisz dwóch bloków diamentu z bomby? Sorry! 30 minut przygotowywania. No i widzisz, i dzięki temu plan wyszedł. Sąsiedzi 997. Co ty pieprzysz? Udało się Mario przed pierwszą, gdzie miałeś iść spać. A nie, jest 3 po. Ja pierwsze widza zawiodłem. O mój Boże! Pokczam widzowie, że to się udało. Naprawdę, byłem tak obsrany. Ale udało się! Jeszcze jedno! Po pierwsze, mamy pieprzone w dupę 3 książki na 30 levelu. To... Poczekaj, jak ja to użyję... I 24 level. Czy wy to w dupę rozumiecie? Użyjmy wszystkie naraz. Zobaczmy, jaki level jest po wieży, ok? 24. 36. 48. Ja... Jeszcze butle expa są? Co ty gadasz? Ale to w dupę dwie, to co to da? Pokczamp. A 22 mam! Sorry. Dupa. Czekajcie sekunda. A to się da jednak spały ten stakować. Ile dwa. Ile dadzą 22 poty? Pięćdziesiąty, dokładnie. Shio, ty jak ty chyba mistrz Minecrafta z tego co widzę. Wszystko wiesz o tej grze. Bo nie miałem nabuzowany Indianin. Jest shot nawet z tego. Ja pieprzę, ten dalej próbuje skamować. Dobra, diamentów mamy 40 po tej akcji. Mamy pieprzone 3 kilofy do enchantów. Do połączenia. Mamy w lui dobrego lutu, naprawdę. Dobrze poszło. A jeszcze na szyjnik zrobię i wypieprzamy na ligę. Raczej tak. Ale jeszcze muszę to zrobić, masz rację. To ważne. Tylko jak to się nazywa? Dobra, potrzebuję. Tu poczułem ryby? Tak!
Bez ryby. O nie, nie mam tego. Nie wiem jak to nawet zdobyć. To się zdobywało pod wodą jakoś ciężko. Nie wiem jak. A syren! Co tu jest? Sloty? Ale co sloty? Miecza? Ty, jaki poniszczony on jest. Myślisz? No dobra, strociki szybkie miecza i jednak nie zrobimy tego itemu dzisiaj. Glowstone jest w wiatraku w wiosce, ale już mam wystarczająco glowstone na Flappy. Dobra, sloty do legendarnego diamentowego rapiera, ok? Sweeping, 20 tak spi- ej, fajna. Graceful. Proszę, dasz? No szmato pieprzona! Nie da. Jest! Jest! W dupę jest! O Boże, a się bałem, naprawdę, że nie da szmata. Mamy Masterful Diamond R, Diamond w dupę set. Diamentowy rapier. Mamy wszystko, co trzeba. Zakląć rapier, bo fajny był enchant. A, rzeczywiście! Miałem. Ale to już na następnym streamie będziemy zaklinać na samym początku. Dobra, widzowie. Tyle na dzisiaj z Rylicy. Ligę będziemy sobie terapykać z widzami. Jakieś głupie gry. Ale dzisiaj chyba najlepszy dzień RLCrafta jaki był, naprawdę. Giga pieprzony progres. Mimo, że się ślamazarzę, bo jestem noobem w Minecrafta. To i tak, taki progres, że ja pierwsze. Następny stream to chyba smoka zabijamy. Raczej ta. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę